Dzień dobry, witam bardzo serdecznie. To kolejny odcinek Konfrontacji. Zostały 24 dni do gali XTB KSW 85 w Nowym Sączu, a w związku z tym dzisiaj w Konfrontacji bohaterowie tego wydarzenia. I to bohaterowie nie byli jacy, bo to będą dwie siódemki. To jest bardzo szczęśliwa karta często. Sebastian Przybysz ma 4 siódemki na ręce, ja dzisiaj mam ze sobą 2 siódemki, czyli numer 7 rankingu kategorii półśredniej, Marcin Krakowiak. Siemano. I numer 7 rankingu kategorii piórkowej, Patryk Kaczmarczyk. Witam serdecznie. Tak od razu uprzedzę, że za chwilę się pojawią pewnie grafiki właśnie z waszymi walkami. One są jeszcze nie zupdate'owane, bo tydzień temu były nowe rankingi. Marcin poszedł do góry, rywal Patryka też wskoczył do rankingu, więc tam tego nie będzie na tych grafikach. Ale proszę mi wierzyć, że naprawdę Marcin jest numerem 7. Jestem o tym przekonany. Panowie, witam bardzo serdecznie. Cieszę się, że tutaj przyszliście. Nie mieliście okazji oglądać konfrontacji w całości z tego, co mówiliście, ale mniej więcej ten schemat znacie, więc chwilę sobie najpierw porozmawiamy o waszych tych nadchodzących walkach, potem przejdziemy do tematów, które powinny być mniej znane dla większości kibiców, którzy gdzieś znają was tylko z klatki KSW, więc może zaczynając od ciebie, Marcin, bo się siedzisz bliżej. Starcie rankingowe, starcie z zawodnikiem, który jest od ciebie wyżej, Michał Pietrzak. No i wydaje się, że to może być naprawdę interesujący pojedynek. No ja się jaram. Michał jest wyżej ode mnie w rankingach, tak jak powiedziałeś. No gdzieś tam stopniowo chcę sobie szczebelek po szczebelku wspinać się wyżej, więc bardzo cieszę się przy okazji tej walki. Tym bardziej cenię Michała. Uważam, że ma bił się z fajnymi nazwiskami. Jest gdzieś tam, powiedzmy, rozpoznawalny w środowisku sportu walki, więc super. Okej, a myślisz, że ta walka ma potencjał na kolejną wielką wojnę, no bo to jest trochę już taki twój znak rozpoznawczy. Nie wiem, czy ty to robisz celowo, czy nie. Myślę, że twoi trenerzy chcieliby, żebyś czasami po prostu spokojnie wygrał walkę, a nie przeszedł tam przez po prostu kilka rund rzezi, ale no nawet ta ostatnie starcie, tak jak poprzednie, no to była jedna wielka wojna. Czy myślisz, że Michał Pietrzak ma potencjał na podobny bój? Myślę, że nieważne, kto stoi po drugiej stronie, zawsze jest olbrzymi potencjał na starcie, na wojnę. Okej. Okay. Patryk, ty również jesteś w gronie tych zawodników, którzy jak wchodzą do klatki, to jest gwarantowane, że będzie przynajmniej bardzo, bardzo ciekawie, a najczęściej najciekawiej w ogóle danego wieczoru, więc spotkali nam się tutaj dwaj zawodnicy, którzy mogą rywalizować o ten bonus za najlepszą walkę wieczoru. Twój rywal, Daniel Tarquija, zawodnik, który jest trzecim najmłodszym albo drugim najmłodszym zawodnikiem ze zwycięstwem w KSW, bardzo, bardzo młody przeciwnik. No ty sam też bardzo szybko zaczynałeś, też nie byłeś starym zawodnikiem, kiedy debiutowałeś w KSW. Czy zaimponował ci tym, co zrobił w poprzedniej walce Daniel, ze względu na to, ile ma lat właśnie, że w sumie przyjeżdżał tutaj jako trochę takie mięso armatnie dla Wojtka Kazieczki. Tam był bardzo dużym underdogiem, no a zaprezentował się w tej walce tak, że w sumie obnażył bardzo wiele elementów gry Wojtka. Zdecydowanie, no gdzieś tam jak widziałem, że ogłosili tą walkę, to spodziewałem się, że Danu będzie starał się sprowadzać, gdzieś umęczać Wojtka, on po prostu wyszedł i bez kompleksów zbił bardzo mocnego kickboksera w stójce, nie? I to jest, to może być faktycznie coś, co budzi respekt przed nim jako zawodnikiem, ale no dla mnie to jest bardzo fajne wyzwanie. Ja nie mogę się doczekać tej walki, chcę się z nim sprawdzić głównie w stójce i zobaczyć właśnie, czy faktycznie tak mocno bije, jak to wyglądało. Ty masz takim jednym z elementów, które cię też wyróżnia, to jest powiedziałbym taka pozytywna pewność siebie, szczególnie w social mediach. Bardzo odważnie i bezkompromisowo komentujesz wszelkie wydarzenia wokół swojej osoby. Jak została ogłoszona ta walka, to taki dałeś post, który dawał do zrozumienia, że nie do końca jesteś zadowolony, że to nie jest zawodnik z rankingu. No on teraz się pojawił, co prawda za tobą, ale jest rankingowy. Czy to trochę bardziej gdzieś zadowala cię, że będziesz mógł właśnie zaprezentować się na tle kogoś, kto ma ten numerek przy swoim nazwisku? Tak szczerze to nie patrzę na to, tylko że ja w przekonaniu 2 lub 3 tygodnie przygotowałem się pod całkiem innego zawodnika, który jest rankingowym zawodnikiem i byłem pewien, że ja walkę, wiesz, zakładam, która gdzieś tam bardzo dużo może mnie popchnąć do przodu po zwycięstwie. No i gdzieś właśnie w trakcie tych przygotowań zadzwonił do mnie Artur, mój menadżer, i powiedział, że no kurczę, jednak nie ten rywal, że ten rywal ma już inną walkę. No i tam był potem kolejny zawodnik, który też miał fajny rekord, który jeszcze nie zadebiutował w KSW, a pewnie zadebiutuje gdzieś tam w przyszłości. I ten zawodnik też budził takie fajne emocje, bo na naprawdę dobry. Wróciłeś, to możesz powiedzieć o tych dwóch zawodnikach, czy nie? No nie bardzo, nie wiem, czy nie, znaczy nie chciałbym... Na przykład ja wiem, że
Ja przeważnie wiem takie rzeczy, a tak szczerze mówiąc nawet nie wiem o kim. Nie wiesz, wydaje mi się, że wiem o tym drugim, ale o tym pierwszym nie. O tym drugim, no kurczę, no dobra, nieważne, nie ma sensu na razie, nie chcę sobie zawracać głowy jakimiś teraz bifami w social mediach, dlatego nie chcę o tym na razie mówić, ale co, kurczę, już nie będę o czym mówiłem. Że mieli być inni zawodnicy. Przepraszam bardzo, ale jestem po 8 rundach sparingu z bardzo mocnymi gośćmi, także... Nasza wspaniała makijażystka zadbała o to, żeby tego nie było widać, ale jak Patryk przyjechał, to było mało nieczerwonych miejsc na jego twarzy. No, ja po bardzo mocnym treningu jestem tutaj, także często możemy się gdzieś tam urywać to, co mówię. No, ale wracając już do Danu, no... Nie to, że jestem niezadowolony z tej walki, bo to jest potencjał naprawdę mega ciekawą walkę i myślę, że ten bonus będzie wisiał w powietrzu. Chciałbym bardziej zgarnąć bonus za knockout albo poddanie wieczoru, wiadomo, ale no. I chociaż nie mam jeszcze tylko bonusu za poddanie, to może być coś co może wyjść. Marcin, masz za walkę i? Dwa razy za walkę. Ty trzeci za walkę. No, a ja sobie zgarniam komplecik, nie? Mamy to. No. Dobrze, panowie, życzę wam tego, żeby wasze walki zakończyły się bardzo efektownie, oczywiście po waszej myśli. Zamykamy na chwilę ten temat tych starć i chciałbym zacząć od tego, że bardzo dużo rzeczy was łączy. Między innymi, to w ogóle jest, okazuje się dość częsty element, jak poznaję coraz bardziej zawodników, że zaczynaliście od piłki nożnej. Co prawda wielu pewnie chłopaków w Polsce zaczynało od piłki nożnej, ale nie każdy grał w klubach, a wiem, z tego co wiem, to wy obaj mieliście taką krótką przygodę, więc jak to, Marcin, w twoim przypadku wyglądało i dlaczego zrezygnowałeś? No tak, ja zaczynałem w Szczerbcu w Olbusz, czyli tam mój rodzimy Olbusz. Zaczynałem w juniorach, grałem parę lat w sumie aż do seniorów, natomiast był taki okres, gdzie przeplatałem treningi piłki i sportów walki. No trzeba było postawić na coś, bo tak łapać wszystkie sroki za ogon, no to nie dało się gdzieś tam wchodzić na wyższy level, więc wybrałem sporty walki i nie żałuję. A to u ciebie, Patryk, co? U mnie to trochę tak wyglądało, że ja w sumie zawsze fascynowałem się sportami walki, no ale faktycznie gdzieś w miejscowości, z której pochodzę, no nie było ani sportów walki, ani piłki nożnej. Piłka nożna też, bo od zawsze, no w sumie no żyjemy w Polsce i tu każdy dzieciak gra w piłkę, prawie każdy, no. Ale gdzieś tam zawsze jeździłem w podstawówce jeszcze na zawody, no i gdzieś moim marzeniem później stało się to, żeby zostać profesjonalnym piłkarzem, dlatego zacząłem treningi w Pilicy Białobrzegi, no i kurczę, no bardzo dobrze, bardzo fajnie tam mi szło, tak naprawdę, bo gdzieś tam jako środkowy napastnik strzelałem dużo bramek, ale miałem taką anegdotkę, którą często opowiadam, właśnie po tym pojawiła się pierwsza kontuzja w trakcie treningów tych piłki nożnej. To było coś z kolanem, chyba lewym, z tego co pamiętam. I pojechaliśmy, pamiętam, z mamą wtedy do lekarza, gdzieś tam do szpitala w Warszawie i lekarz powiedział do mnie słowa, że nie urodziłem się sportowcem. I wiesz co, chciałbym go teraz spotkać i mu powiedzieć, zobacz, co się dzieje. Nie, i co się dzieje, że ma walczę. W Znachorze, nie wiem czy kojarzycie, wiem, że jesteście fanami kina, to w Znachorze też była taka scena, że właśnie profesor Wilczur naprawił nogi gościowi, który miał już nigdy nie chodzić, więc to no. Takie nawiązanie do tego, o czym później będziemy rozmawiać, ale to była taki to było bardzo mocne dla mnie wtedy, wiesz, ja kurczę, szczerze, no łzy tak w oczach. Twarz powiedział? Tak, powiedział mi, że nie urodziłeś się. Ja miałem 12 lat wtedy, nie? I wiesz, dla 12-latka, który gdzieś tam marzył o tym, że w piłkę grać, wiesz, oglądałem wszystkie mecze, ja znałem każdego piłkarza na świecie, nie? Ja widziałem w każdej lidze wszystkich, nie? Wiesz, ja miałem taki, ja później nawet jak MMA zacząłem trenować, to też od razu zacząłem poznawać wszystkich zawodników z każdej organizacji. Miałem coś takiego, że byłem też kibicem, nie? Oprócz tego, że zawodnikiem, też kibicem. No ale gdzieś wtedy po tym właśnie, jak on tak powiedział, to tak zmieniła się ta perspektywa i do czasu właśnie zacząłem trenować sportów walki, to w sumie nic nie robiłem przez te 2 lata. No kur, to jest bardzo ciekawe. Miałeś takie przygody, że ktoś ci powiedział... O kurczę, skąd to zdjęcie? To są w ogóle, a właśnie, to teraz na ekranie widzicie początki Patryka Kaczmarczyka. O kurde. Co się działo na początku, ale to już na początku, jeśli chodzi o te sporty walki, bo to są pierwsze almy, na których walczyłeś, te uniesione ręce, tam jest obóz bokserski, jeśli widzę, po prawej, dobrze? Tak, ten seminarium obóz z Różalem, z Bagim, jedno z pierwszych też. Z Bagim to był obóz organizowany przez KSW. A. I właśnie tam można, może wy macie jakiś dostęp do zdjęć. Poczekajcie, to czy możesz, Michu, mi wrzucić takie zdjęcie, gdzie jest bardzo dużo osób w takiej samej koszulce z 2014 roku? Tak, to jest ten obóz właśnie. Ja pojechałem wtedy na ten obóz, no, mega miło to wspominam. O, właśnie, jestem. To jest w ogóle, chciałem powiedzieć, że sobie przepowiedziałeś przyszłość. Tu w ogóle jest sporo ciekawych osób. Jest Radzik, z tego co widziałem, kilka innych zawodników też tam. Tam był Kuba Kowalewicz, Daniel Omielańczuk, Marcin... 2014, tak, Marcin Tybura...
No, no to nikt mega, nie mega trafili wspomnienia. Do KSW, ale niektórzy... Mega, mega wspomnienia. No proszę. To jest, to tam Różal, podoba mi się Różal, który jest tak schowany, że go ledwie tam widać. No Różala bardzo, bardzo też mi wspominam z tego obozu. Ale no to tak sobie wywróżyłeś tą przyszłość w KSW, ale to było tak, że pojechałeś właśnie z taką myślą, że gdzieś to jest twoja przyszłość, czy po prostu... To znaczy, wiesz co, to było tak, że ja zacząłem trenować właśnie jakoś przełom 2013-2014 roku, tak z doskoku gdzieś w Białobrzegach otworzyła się taka amatorska sekcja, tam to ciężko było nazwać MMA, no po prostu ludzie, którzy starali się robić MMA. No i trafiłem do trenera Germana w LKT i pojechałem na pierwsze swoje zawody, gdzie w tych pierwszych zawodach trafiłem na bardzo doświadczonego chłopaka i klepnął mnie w 30 sekund balachą na tych pierwszych zawodach. No i kurczę, tak podrażniony trochę tym wszystkim, starałem się jak najbardziej rozwijać, pojawił się ten obóz, gdzieś tam rodzice wysłali mnie na ten obóz, to było w Giżycku? Może być. Chyba w Giżycku, no tak, w Cosie w Giżycku. No i pamiętam, że bardzo fajnie, no to też mi dało takiego wiatru w żagle, wiesz, jako taki dzieciak wchodzisz, patrzysz na sali, Daniel Omielańczuk, Marcin Tybura, no to coś pięknego, no bardzo miło to wspominam i zaskoczyłeś mnie tym zdjęciem. A, mój drogi, jeszcze fajnie, ale jeszcze muszę sam, muszę, musisz mi to wysłać. A to mam całą kolekcję, to potem może chyba 40 zdjęć dostałem twoich, więc to potem wyślę. Najgorsze ze dzieciństwa. Ale pominąłem, bo nie mam trochę jak zagadać do niektórych, ale rzeczywiście masz niektóre ciekawe zdjęcia z dzieciństwa. Marcin, do ciebie chciałem przejść... A propos tych początków w MMA, bo z tego, co opowiadał mi twój przyjaciel Miguel, czy Miguel, nie wiem jak się... Miguel. Ty miałeś bardzo nietypowy powód, dla którego zacząłeś sporty walki trenować. Nie wiem, czy to jest prawdziwa historia, czy nie, więc pytanie, czy wiesz, do czego piję? No pewnie do solówki, że chciałem się odegrać za solo. Tak, no? Słyszałem, że to możesz opowiedzieć, jak to wyglądało, bo no, to jest... kurczę. Zobaczymy, czy się będzie zgadzało z tym. No dobra, no była taka sytuacja, że gdzieś tam... Mieliśmy do siebie jakiś tam problem z jakimś tam chłopakiem. No, doszło do starcia, natomiast w ale moim mniemaniu ja wygrałem. Poczekaj, bo mi Miguel opowiedział, że to było potężne wydarzenie w waszej szkole, że tam się ze 100 osób zeszło, żeby zobaczyć. Nawet lepiej chyba, no, bo to było jakoś tak, że pokłóciliśmy się w piątek, a ustawiliśmy się na poniedziałek, więc to cały czas szkoła jakby cała wiedziała, tam myślę, że więcej było osób. No, to było wydarzenie. No, szliśmy taką chmarą, no, kilkaset osób co najmniej do parku. No i tak, wiesz co, w moim mniemaniu, tak jak ja to pamiętam, to przeważałem i byłem celniejszy, natomiast miałem kontuzję palca, miałem złamany palec, nawet chyba zwrócić na to kiedyś uwagę na przy okazji jakiejś walki, że nie wiesz, czy jak była ręka w górze, tak. No to ten palec jest po kontuzji to po prostu go tak, 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 tak. No to od tego się zaczęło, widzisz. No i po tym solo poszedłem na, wiadomo, rekonwalescencja, jak już doszedłem do wprawy, to poszedłem na pierwszy trening z myślą, żeby się odegrać, natomiast wtedy nie spodziewałem się, że to zajdzie do takiego stopnia, tak? Że będzie to moją pracą, pasją i sposobem na życie, nie? Okej. Okay. Stałym elementem tego programu są pytania od waszych bliskich, więc mamy teraz taki dobry moment na to, żeby przeskoczyć. I tak sobie myślę, że o, dobrze, to poprosimy o... cały czas imponujesz sylwetką i wiem, że od małego chciałeś dobrze wyglądać. O pytanie od brata Marcina Krakowiaka, bo on ma właśnie związane z tym pytanie. Cześć Marcinuś, mam do ciebie pytanie. Czy mógłbyś opowiedzieć widzom o technice stosowanej przez ciebie w dzieciństwie na przyrost masy mięśniowej, a technika ta to tak zwane napukiwanie mózgu. Piąteczka. Dobra. No działa. Jak widać, dzisiaj działa. No ciekawe. Dobra. Chrzestny mojej mamy, wujek. Jak byliśmy mali, no to przyjeżdżał do nas, odwiedzał nas i między innymi techniką napukiwania muskułów jest to, że bierzesz biceps, drugą ręką mocno bijesz, aż napuchnie i wtedy masz większe. A tak jak wiele osób, które zaczyna ćwiczyć, jak wraca pierwsze z siłowni i boli, to myśli, że rosną mięśnie, no bo tak, boli. No. Boli to rośnie, krzyż tak radośnie. No. Masz podobne, miałeś podobne techniki. Ty też całe życie dobrze wyglądałeś. Kurczę, wiesz co, my ogólnie zacząłem trenować od tego, że w garażu mój tata miał siłownię. A to możemy zobaczyć, jak wyglądały pierwsze próby Patryka. Też jest takie zdjęcie, gdzie stoi w pozie bokserskiej. Jakie? Boję się tego. Nie wiem, czy się uda to znaleźć, ale możesz opowiadać o tym. O kurczę.
Tak jest. To słyszałem, że jeszcze wtedy nie trenowałeś. Skąd? Ale... Skąd? Te rękawice służyły, wiesz, do czego? Spotykaliśmy się, wiesz, z okolicznych wsi, no tam z miejscowości, spotykaliśmy się i były soluwy na te rękawice. Proszę. Ojej, to na jest... te jedne? Znaczy, no i ktoś tam zawsze miał drugie. Okay. Czasami z Dawidem robiliśmy tak, że po jednej mieliśmy. I wiesz, ale to jest mega, kurde, skąd macie te zdjęcia? Fryzurka zawsze się działa. Pojawi się osoba, od której dzisiaj dostałem te zdjęcia. Paulina, ale skąd to na to ma? Nie wiem, ale kurde. Jestem jej bardzo wdzięczny, bo dużo mi ciekawostek. Kurde, mega. Do tych technik rozmawialiśmy o tym. My zaczęliśmy ćwiczyć w garażu. Ten garaż to w ogóle, tam jest moje przygotowanie fizyczne. Ostatnio robiłem chyba jeszcze nawet przed walką z Adrianem Kempą przygotowanie fizyczne w tym garażu. A zaczynało się tak, że zaczęliśmy ćwiczyć, tam tata nam pokazał, jak wyciskać, wiesz, na klatkę i biceps robić, i robiliśmy codziennie ława i biceps, nie? A to nie, to jest Marcin Krakowiak już. A to świetnie, to ale przejdziemy. Ale aż nie poznałbym cię w życiu. A to ten po lewej, jakby co, to Marcin. W życiu już nie poznał. Możesz to drugie też dać mi zdjęcie. To też jest przykład na to, że te twoje początki, Marcin, to też było takie, no, takie początki, które nam się częściej kojarzą z tymi zawodnikami takiego, z tego pierwszego, pierwszej fali MMA, bo jak zobaczymy za chwilę drugie zdjęcie, to wy generalnie trenowaliście praktycznie na jednym materacu i tak, tam tak, to tak, było tak. Dość niebezpieczne. Zobacz, tam jest wykładzina generalnie, jakbyś na dywanie się kulał. To jest miejsce, w którym zaczynaliście trenować. Tak, 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 no dokładnie, Tomaszów. W Tygrys jeszcze, SWK Tygrys. No, stare czasy. Generalnie na pierwszą Almę, jak pojechałem, to był 2008 rok, z tego co pamiętam. Widzisz, do takich zdjęć może się nie dokopałeś, ale gdzieś pamiętam na Almie były wstawione właśnie chyba z tamtych zawodów albo z kolejnych, gdzie tam jeszcze był Marian Ziółkowski, było parę postaci. Ale widzisz, nie odkopałeś. Bardzo myślałem, że będziesz lepiej przygotował. I tak daleko się dokopałem, mam wrażenie. A propos tych jeszcze początków, bo to coś znów będzie dużo razy będę mówił, że znów coś, co was łączy, to zarówno twoi bliscy Patryk, jak i twoi Marcin mówili o tym, że te wasze początki były bardzo imponujące, jeśli chodzi o to, jaką wy mieliście zawziętość do trenowania, bo w obu waszych przypadkach wyglądało to tak, że gdzieś szliście do szkoły, po szkole krótka drzemka albo coś do jedzenia, potem wsiadaliście w autobus albo w pociąg, albo na rower w twoim przypadku, Marcin, leciliście na trening do odległego od swojej miejscowości miejsca, w którym trenowaliście, z powrotem do domu rowerem albo pociągiem i tak w kółko. I to jest naprawdę imponujące, że w tak młodym wieku tak to długo wyglądało. Kto ma się odejść? No, no faktycznie tak było, wiesz, inne czasy generalnie były. Tak sobie, jak mi to, tylko wtrącę szybko, że jak mi to opowiadali wasi bliscy, to miałem przebitki z takiej, nie wiem, czy kojarzycie, jak rodzice mówią, że za moich czasów, jak szliśmy do szkoły, to trzeba było przejść przez zaspę, potem dwie godziny przez pole aligatorów i tak dalej. To naprawdę w tych waszych opowieściach to się sprawdzało, że ta droga na trening, to przede wszystkim trzeba było najpierw pokonać samego siebie, chyba żeby się chciało jeździć na te treningi, a dopiero potem już na tym treningu pracować ciężko. No to ja opowiem może, jak to u mnie wyglądało. Faktycznie jak zacząłem trenować w Tomaszowie, to najpierw dojeżdżałem rowerem do Wolborza od siebie z Lubiatowa, czyli to tam powiedzmy z 5-6 kilometrów miałem w jedną stronę. Później szedłem prosto do szkoły, po szkole na przykład do babci na obiad, później busem do Tomaszowa. Też mi się tak busy średnio wtedy zgrywały. Ostatniego miałem chyba 21:15. No to zanim wróciłem do Wolborza, zanim znowu rowerem do domu, no to tak zawsze po 10:00 byłem tam 10:30 powiedzmy. I następny dzień znowu tak samo. No... Przykład tego, że jak bardzo się chce, no to można, nie? Ty miałeś też bardzo podobnie, Patryk, nie? Bo wiem, że twoja siostra czasami nie chciała cię odbierać i byłeś zły, ale to też kształtowało twój charakter. Tak, bo ja tam miałem... No może na początku, jak w gimnazjum byłem, to było tak, że wracałem, bo jak już później chodziłem do szkoły do Radomia, to zostawałem zazwyczaj po szkole gdzieś tam przebuszowałem, później jak miałem kolegów, no to już u kolegów siedziałem, to już było trochę lżej, ale w gimnazjum było tak, że wracałem autobusem szybciutko, albo ktoś mnie odbierał, albo brałem, tylko zmieniałem rzeczy i pociągiem do Radomia jechałem, no to były przeprawy, ale kurczę, w tamtych czasach się na to chyba, no, tak szczerze jak sobie przypominam, to nie myślałem o tym, bo po pierwszym treningu już jak byłem w RKT, no to już tak się w tym zajarałem, że nie, wtedy nie była to dla mnie żadna przeszkoda. Okej, panowie. Chciałbym nawiązać na chwilę do waszego debiutu w KSW, bo w obu waszych przypadkach to był doszło do bardzo niespotykanych sytuacji. No i teraz Patryk chwilę mówił, to tobie najpierw oddam, Marcin, słowo, bo nie wiem, czy wszyscy to pamiętają. Ja jestem do dzisiaj pod olbrzymim wrażeniem, że ty przewalczyłeś tę walkę do końca, że możemy dać na chwilę zdjęcie, pewnie to są niemiłe wspomnienia, ale zdjęcie, jak wyglądała czaszka
Marcina Krakowiaka po tej walce. To jest naprawdę niewiarygodne, że ty nie wiem, czy mógłbyś powiedzieć, czy ty w ogóle czułeś w trakcie tego pojedynku, że coś się stało. To jest miejsce, to miejsce na środku, to nie jest trzecie oko pana Kleksa. To jest miejsce, w którym nie powinno być tej dziury. I to jest miejsce, z taką dziurą ty przewalczyłeś dwie rundy chyba? Trzy rundy. To jest absolutnie niewiarygodne, że tak się wydarzyło. No, powiem szczerze, był tam impet ogromny, nie? Że to jest podobno najmocniejsza kość w ciele ludzkim, tak? Kość czołowa. Kurczę, pamiętam, że Kacper, zresztą odtwarzaliśmy nawet z nim kiedyś tą sytuację, oszukał mnie, w sensie przyzwyczaił mnie, że kopię dużo łydek i sprawdzał, czy jestem w miejscu. Jak stałem na wymianę, to on w końcu zamarkował łydkę i kopnął takie latające kolano po scyzorze takim. No i zderzyły się dwa impety i pamiętam dokładnie to zdarzenie. Kurczę, pamiętam, że wiesz, zakręciłem się w głowie, ale przytomny dalej byłem. Nawet później po walce mówię tak, dobrze, że on trafił w to czoło, bo mówię, no to na pewno by pękł, nie? O kurde. Nie, ale to jest naprawdę niesamowite, że w koniec końców się nic złego nie stało i że ty normalnie wróciłeś po teraz do treningów, jesteś robokopem. Wzmocniony tytanem. W pewnym stopniu już jesteś robokopem w tym momencie. Patryk, do ciebie, u ciebie się wydarzyła inna sytuacja. Walka była po pierwsze niesamowita, była naprawdę świetna, chociaż wiem, że miałeś dużo sobie do zarzucenia, ale to bardziej chciałem zapytać o to, co się wydarzyło po walce, bo to jest do dziś jeden z moich ulubionych wywiadów. Chciałem zapytać, czy ty, poprosimy o to zdjęcie, czy ty miałeś gdzieś w głowie jakiś pomysł, że dobra, zróbmy z tego coś śmiesznego, czy naprawdę byłeś tak wyczerpany, nie, że nie miałeś wstać? Ja od razu, wiesz co, to nawet ja nie muszę nic mówić, wystarczyłoby zapytać Karola Machnikowskiego, mojego drugiego menadżera i cały mój team, bo... Tak wyglądał pierwszy wywiad. Wiecie co, ja gdzieś spotkałem się później z komentarzami, że chciał przeaktorzyć i tak dalej, ale ja nie wiem, czy ty pamiętasz, co się stało od razu później, jak wstałem, bo jak ja wstałem, to od razu mdlałem. Tak. I Albert mnie wyniósł z klatki. Tak. Ja nie byłem w stanie wyjść z klatki, bo ja wiedziałem, że jak wstanę, to albo się zżygam, i wiesz, nie chciałem robić też przypału, nie? Nie też żygałeś w tej, ten. Ja od razu powiedziałem po samej walce, ja wpadłem na trenera, powiesiłem się na nim i powiedziałem trenerze, chcę stąd wyjść, jak najszybciej, nie? A oni, że stój, wywiad, coś tam, każdy się śmiał, bo każdy myślał, że jest w porządku. A ja już na rozgrzewce, pamiętam to jak dziś, no, miałem dramat w głowie, bo zacząłem kopać midle. Ja no też zachowałem się wtedy jak głupek, wiesz, byłem jeszcze młody, nie wiedziałem, jak to się wszystko robi. Byłem młody, mówi gość, który ma 26 lat. Ale wiesz, 25. 25, przepraszam. I co? I ładowałem się cateringiem, nie? I to było najgłupsze, co mogłem zrobić, bo zjadłem jakiś makaron, który był taki trochę przesuszony, nie wiem, no i ten makaron, zacząłem kopać midle na rozgrzewce i mówię do trenera, też trener to na 100% pamięta, mówię, trenerze, coś jest nie tak, kuje mnie brzuch. I mówię, dobra, skoczę szybko jeszcze do łazienki, spróbuję się zżygać, nie, że wiesz, to może wyrzucić z siebie. Ja chcę iść do łazienki, a łapie mnie, Boże, ja zapomniałem imienia dziewczyny tej, no z KSW. Kinga mnie łapie, nie, Patryk, już masz wyjść, bo... Że tak, Kinga taka jest. Wiesz co, i ja mówię, kurde, no dobra, mówię, dobra, już co będzie, to będzie, nie? Wyszedłem i w pierwszej rundzie na złość Michał mi pod siatką, cyk, kolano w brzuch. I przysięgam wam, że cofnęło mi się do gardła, nie? I całą walkę na takim... I później jak rozmawiałem z lekarzem, to było tak, że... Na przeponę nacisnęły mi niestrawiony pokarm, nacisnął mi na przeponę, nie? I ja ogólnie już chcieli mnie wywozić do szpitala z KSW, bo tak jak do dzisiaj Karol Kutyła mi mówi, że on to myślał, że do szpitala i że to jest w ogóle, że ja się uduszę zaraz. Bo ja miałem sine usta, pod tlen mnie podłączali i ja do Alberta, ja już tak resztkami tchu, powiedziałem, żeby mnie zaniósł do łazienki. No i on mnie zaniósł z tej łazienki i faktycznie jak się zżygałem, to cały ten pokarm, te kluski wszędzie, no masakra, nie? Ale to taki był mój debiut w KSW, no to był dramat. No ale to już wiesz, no, to cię wzmocniło, już tak, nic trudniejszego nie powiem będzie. Powiem ci, że no, nigdy nie czułem się gorzej jak po tej walce, nie? Ale to w ogóle ciekawe, bo wiesz, że jakbyś zwymiotował w trakcie walki, to jest koniec, to jest przegrana przez, nie wiem czy przez dyskwalifikację, przez TKO, chyba niezdolność do walki. Słuchaj, nauczyłem się przez kilka lat, wiesz, imprez w Radomiu walczyć z Sowką, także także wykorzystałem to w walce z Michałem. Skoro mówimy o imprezach wszelkiej maści, to chciałbym poprosić o pytanie... A nie, poczekaj, bo dla ciebie już było. To pytanie od pana Hammerskiego, no, dla Patryka Kaszmarczyka. Ja nie wiem, czy to będzie wywoływało nam jakąś tego typu historię, wiem dokładnie, nie wiem, do czego dotyczy to pytanie, ale może akurat się wpasuje. Hammerski dla Kaszmarczyka, pytanie poproszę. Siemanko wszystkim. Patryku, może przypomnisz historię z Konina, Mistrzostwa Polski w boksie. Pozdrawiam.
Ale to nie była impreza, znaczy nie, dobra, to była impreza, bo tak, pojechaliśmy, to były moje jedyne w sumie mistrzostwa Polski w boksie, na jakie pojechałem, tam przez jakiś czas łączyłem starty w boksie i MMA. No i pojechaliśmy na te mistrzostwa, gdzieś tam wtedy pamiętam, że w ćwierćfinałach chyba odpadliśmy, właśnie z Adim i jeszcze z Bartkiem Nowakiem i z innymi chłopakami, no i poszliśmy na miasto, nie? No i na miasto wiadomo, odpadliśmy z turnieju, no to imprezka, nie? I zaczęliśmy pić i tam trochę szaleć na mieście, tam wiadomo, głośno było, też Konin to jest taka chyba mała miejscowość, dosyć niedokładnie pamiętam, ale no zachowywaliśmy się głośno. Chcemy wrócić do hotelu, no i radiowóz nam zaczął zajeżdżać drogę. Co, szybko zaczęliśmy uciekać przed tym radiowozem, no bo już wiedzieliśmy, że to na pewno po nas, nie? No i gdzieś tam, ja już pamiętam, że biegłem i miałem przed sobą płot i mówię, dobra, już nie ma szans, że mnie mają, nie? Już z Adim Hamerskim wskakujemy na ten płot, patrzymy, a tam nasz kumpel Bartek Nowak, on miał problemy z więzadłami, na jednej nodze uciekał, no i go capnęli, nie? No i musieliśmy się cofnąć. No ale na szczęście... A nie zostawiliście kolegi? No nie, no gdzie, no nie uciekliśmy, no jak już jednego złapali, no to wszyscy się cofnęliśmy, nie? Ale cofnęliście się, żeby go odbić? Nie, niestety nie, ale tam, no ogólnie panowie policjanci akurat w tym przypadku okazali się w miarę w porządku i... Poczekaj, akurat w tym, czy były inne, rozumiem też tego typu? No może to nie są do końca historie do tego typu programu, ale... Mówiłem Patrykowi przed programem, to państwu też powiem, że to był bardzo ciekawy dysonans słuchać o Patryku, ponieważ kiedy słuchałem od jego najbliższych z rodziny, to wszyscy mówili, że to jest przekochany chłopak, bardzo spokojny, nawet zeszytów nigdy w szkole nie popisał, nie rysował głupot w zeszytach. Tylko, że to chyba wszystko trwało tak więcej do okresu gimnazjalnego, bo z wszystkimi kolegami od tam 13 plus to słyszałem dokładnie odwrotne historie, ale już się nie dziwię, no okres dojrzewania ma swoje. No tak było, ale, prawa, ale no przez to gdzieś wydaje mi się, że w tym etapie, w którym teraz jestem, to ja już jestem, wiesz, tak jak byłem w podstawówce spokojny, gdzieś wyszalałem się w tych latach, no ale na szczęście nigdy nie doprowadziło mnie to do żadnej zbyt dużej głupoty, także. To świetnie nam powinien połączyć ten temat Adrian Bartosiński. O, mistrz KSW w kategorii półśredniej i jego pytanie do Marcina Krakowiaka, więc poprosiłbym o Bartosa. Nie ma problemu, jeszcze sekundę. Siemaneczko, mam takie pytanie do Marcinka, chociaż już padało w klatka po klatce, ale powielam je, bo to jest bardzo zabawna historia. Chciałbym zapytać, czy Marcin pamięta, jak się poznaliśmy? I chciałbym go również zapytać o najzabawniejsze historie na bramkach. Pozdrawiam. Okej. Pewnie, że pamiętam, jak się poznaliśmy, bo stałem na bramce w Rawie Mazowieckiej, czyli rodzimej miejscowości Adriana. To był taki mały w sumie pubik z taką małą sceną do tańczenia. Generalnie kameralnie dosyć. I pamiętam, ja chyba tam stałem sam wtedy. To było tak, że był jeden lokal jakby w podziemiu i tam były imprezy i na górze były automaty. Ja czasami stałem tu, czasami tu. W każdym razie przyszli, chyba wtedy stałem na automatach, przyszli po mnie właściciele z dołu, że jest awantura i żebym wyszedł, przypilnował, żeby nikomu nic się nie stało. Tam wychodzę, ze 30 osób wyszło na zewnątrz, mówię, no dobra. Patrzę, no i grzeją solówę, właśnie Adrian wtedy jeszcze z jakimś Wojtkiem takim trochę starszym. Coś tam, wiesz, Adrian już wtedy trenował, tamten starszy. Ale był jakimś małolatem, nie? Tam 16 lat. Z 18 może. A, okay. No i pamiętam, że mówię jeszcze wtedy do tych właścicieli, nie, no mówię, młody jest skoordynowany, mówię, dobrze chodzi. Co z niego będzie? To się udało, sprawdziłem. No, prawda. No i tak później zaczęliśmy rozmawiać, że ja już trenuję, mieliśmy wspólne tematy i tak jakoś nawiązaliśmy właśnie znajomość. Później razem w Tomaszowie trenowaliśmy, jak Pepło zaczął przyjeżdżać do Tomaszowa raz w tygodniu, prowadził zapasy właśnie wtedy w Akademii Gorilla. No to często byliśmy w parze. Później razem zaczęliśmy stać po bramkach. A ciekawe historie. Dużo jest ich, tak na szybko. No na przykład z szachami przytoczę. Staliśmy w... O właśnie, to jest dokładnie to, o czego chciałem, więc idealnie, dawaj. Dobra. Staliśmy na bramce w sklepie monopolowym. To jest też ciekawe. Ogólnie to jest w ogóle ciekawy klimat, kiedy na monopolowym potrzebna jest bramka, nie? Generalnie kilka lat temu zmieniło się prawo, że Urząd Miasta ma prawo wprowadzić prohibicję, zakaz picia alkoholu po którejś tam godzinie. I w Rawie, z tego co pamiętam, były bodajże 3 monopolowe. No i pod jednym, że często były awantury, no to właśnie urząd zakazał tam sprzedaży chyba po 22 czy 23. No i właścicielowi tego sklepu bardziej opłacało się nas wynająć,
żebyśmy pilnowali porządku, żeby nie było awantur, ale żeby mieli cały czas jakby dostępność sprzedaży. Nie? To była super bramka. Przychodziliśmy sobie, braliśmy co chcieliśmy. Często jak widzieli, że my byliśmy, no to był spokój. A my tam sobie albo graliśmy czy na PlayStation, czy braliśmy, nie wiem, filmy sobie oglądaliśmy, czy właśnie graliśmy w szachy. Nauczyłem Adriana od podstaw zupełnie grać. No i często było tak, że ktoś wchodzi do monopolowego, przegląda sobie tu alkohole, przegląda, patrzy, przegląda, idzie, patrzy, o kurwa, w szachy grają. No i często były pytania na przykład, czy można zagrać. Z początku grywałem, później już było jedno pytanie. Bo ja słyszałem, że zrobiłeś to tak zawsze jak w swoim stylu, czyli szukałeś od razu biznesu, czyli nie po prostu grałeś, tylko mówiłeś, słuchaj, show me kolego, załóżmy się, że ze mną nie wygrasz. No najpierw było pytanie odsiewające, czyli mówię, ale potrafisz grać, czy wiesz, jak się figury ruszają, nie? No to jak ktoś twierdził, że potrafi, no to no dwie dyszki trzeba było chociaż postawić, żeby wziąć udział, tak? No to też zawsze coś tam się dorabiało, no. Dobrze, to jest, świetnie wywołałeś jeden temat. Mam dla ciebie quiz, który jest bardzo trudnym quizem. Ja nie ukrywam, no, że się wiem, jak się gra w szachy. Nawet kiedyś swego czasu startowałem w różnych turniejach, ale raczej mi bliżej było do przesuwania figur niż do, okay, do grania porządnego w szachy. Ale twoi znajomi mówią, że to jest rzeczywiście twój konik i że łącznie z tym, że zgłębiasz takie tajniki bardzo głębokie szachów. I chciałem zapytać, czy znasz takie wszystkie nazwy, te, które jakie są otwarcia, no, obrony? Jakieś debiuty, coś tam kojarzy, tak? No? Mhm. To mam dla ciebie taki quiz z trzema typami otwarć szachowymi, okay, i zobaczymy, czy coś ci się uda zgadnąć. No nie, dla mnie to jest mega trudne, więc zobaczymy, czy będziesz w stanie. Nie oczekuję od ciebie, że musisz wiedzieć, ale poprosiłbym pierwszą grafikę w takim razie. Ja to mam zapisane, bo przecież, żeby się nie ośmieszyć. To jest pierwsze otwarcie. Czy to... Okej, okay, nie wiem. A, okay. Mogę ci podpowiedzieć, że to jest skoczek na F3. No widzę, ale nie znam nazwy, nie wiem. A, okej, okay, dobra. To jest otwarcie Rettiego. Okej. Okay. To drugie poproszę. Czuję, że będzie 0-3. No to jest gambit... Poczekaj, niech się zastanowię. To jest tak E4, E5, F4. Poczekaj, bo grywam to. Powiem ci, że idziesz w bardzo dobrym kierunku. Pierwszy człon się zgadza na pewno. Królewski? Tak, gambit królewski. Znakomicie. To jest, już jestem pod wrażeniem. Już mogę, dobra. Już jest i trzeci w takim razie. To jest E4, E5, skoczek C3. Nie wiem, poddaję się. Są proste partia rzeczy. Wiedeńska. Okay. Ale powiem ci tak, no ja dobierając te rzeczy, zawsze jak robię te quizy, to staram się dobrać tak, żeby było coś łatwiejszego, coś trudniejszego. Tutaj miałem o tyle problem, że nie byłem w stanie stwierdzić, które są łatwiejsze, okay, które trudniejsze, więc wziąłem trzy, które mi się podobały. Losowe. Nazwy. Ale no zgadłeś 1-3. To i tak już jest pewnie więcej niż 99% nie zawodników. Nie zgadłeś, ulema. Tylko wiedziałeś. Tak? Wiedziałeś, przepraszam bardzo. Zgadłeś, sugeruję przypadkowość. A... Tak, jestem... Ja grałem gambit królewski. No. Tak? No. A królowej? Widziałem, oglądałem. Jak ci się podobało? Fajnie. A swoją drogą, teraz Dorociński, który tam grał, teraz gra w Mission Impossible, który jest w kinach. Pierwsze 5 minut podobno też bardzo dobra rola. Niestety gra Rosjanina, ale no co okay zrobić. Zresztą w Gambicie Królowej też gra, no. Panowie, skoro mowa o... Właśnie nie wiem teraz, czy pójść w gry, czy pójść w filmy. Chyba pójdę w gry, bo słyszałem, Patryk, że ty przez cały czas grasz w wiele rzeczy, ale że przez bardzo długi czas byłeś fanem jednej gry i spędziłeś wiele nocy, dni i czasu przy komputerze, tak, grając w tę grę. Czy wiesz, o czym mówię? Tak, no oczywiście World of Warcraft, nie? Okej, okay. I jakimi postaciami grałeś? Oj, różnie. Zaczynałem, pamiętam, taka moja pierwsza postać to był druid. Tauren Druid, a później Człowiek Warrior. Też grałeś? Nie, ale wiem, o czym mówicie. Okay. Człowiek Wojownik, później kobietą grałem, a najpierw druidem Taurenem. Czy doszło też do... Bo często wiem, że kończy się przygoda z tym... Najpierw, najczęściej ludzie sobie znajdują życie po prostu. Jakieś takie... Coś nie jest. No. Zaczynają jeść, wychodzić do ludzi i wtedy się okazuje, że nie trzeba siedzieć na WoWie tyle czasu. Tylko wiesz co, to ale było też tak, że ja... krytyczne sytuacje zdarzają, jak na przykład rzut monitorem przez okno. Były takie sytuacje, czy nie? Nie, raczej nie. To bardziej miałem z siostrą wojny o dostęp do komputera. Okay. To bardziej wtedy była wojna o komputera. Ale podczas tak WoWa wiem, że wydarzyło się też bardzo jedno ważne wydarzenie w twoim, znaczy nie wiem, czy w twoim życiu, ale łączące gry komputerowe z MMA. Czy ty kojarzysz co? Tak przynajmniej mi właśnie śpiewak mówił, twój kolega, że podczas gry w WoWa oglądaliście jedną bardzo ważną walkę dla historii polskiego MMA.
i ją komentowaliście sobie na żywo na komunikatorze? Kurczę, wiesz, że nie pamiętam. Pudzian Najman, podobno oglądaliście grając. Tak, było, no. Tak? Było. Strzeliłbyś tak? Mhm. To jest w ogóle ciekawe, że... A ja nie pamiętałem kompletnie, ale coś było, no. Takie połączenie, od razu no. Się gdzieś... Ja w ogóle jaka jest, oglądałem jeszcze przed Pudzian Najman, na pewno. To jeszcze na pewno oglądałem przed. Prawda. Ja przez długi czas oglądałem tylko zagraniczne MMA i nie do końca wiedziałem w ogóle, że jest polskie i chyba dopiero od Pudzian Najman. Wiem, że wcześniej widziałem tam Mameda jakieś takie urywki czy coś, ale chyba pierwszą galę, którą oglądałem... Nie, jaka jest, jak na Polsacie jeszcze, nie wiem czy dobrze kojarzę, ale chyba wtedy w Polsacie było z czerwonym znaczkiem MMA opuszczane. Ojej, to nie... Że był, tak jak wiesz, były jakieś filmy dla dorosłych z czerwonym tym znaczkiem u góry. Ale to musiało być... To było bardzo dawno temu, tak. Ja pamiętam, że na pewno jak na Stula walczył w Pride'zie, to na 100% był ten czerwony znaczek. Na 100%, bo to były problemy zresztą. Tak, że ten czerwony znaczek był, ale w KSW chyba też na jakieś początkowe gale też coś takiego było. Ja tego nie pamiętam. To się świetnie składa, będzie quiz o KSW, to skoro tak dużo wiesz, to... A ty kiedy zacząłeś oglądać w ogóle KSW? Skoro tak... Ja już oglądałem wcześniej przed Pudzian Najman. Ja jakieś tam gale widziałem, no. Tylko gamoniem, a wy jesteście prawdziwymi hardkorowymi fanami. Ty to powiedziałeś. Dobrze, panowie, o grach dosyć, ale chciałbym przejść do... Trochę o filmach już nawiązaliśmy. Dowiedziałem się, że znów to coś, co was łączy. Jesteście olbrzymimi fanami kina polskiego, ale też światowego, ale polskiego głównie. I właśnie, Patryk, mam dla ciebie quiz, bo to z początku był quiz skierowany do ciebie. Podobno jesteś bardzo dobry w rzucanie tekstów z polskich komedii, szczególnie komedii gangsterskich. I to miał być na początku quiz dla ciebie, ale potem się okazało, że siedzący tu Marcin Krakowiak podobno potrafi całymi dniami rozmawiać takimi cytatami, więc możesz też uczestniczyć w tym quizie, ale to jest jakby quiz skierowany do ciebie, Patryk, więc ty możesz pierwszy odpowiadać. To znaczy ja nie wiem, czy będę tak, wiesz, brylował w tym tak, że we dwóch możemy to spróbujmy robić. Pierwsze poproszę quiz cytatów z polskich komedii. Fagasów z mojej komóry. To dla tych, którzy nie oglądają, nie będzie mówiła do swoich byłych fagasów z mojej komóry, baby. Chłopaki nie płaczą, nie pamiętam, jak się nazywał. A nie musisz mówić kto, ale tak, no to jest... Chłopaki nie płaczą. Jarosław Psikuta. Psikuta z BZ. Bardzo dobrze. Drugi gangster, poproszę. Mają rozmach, i dalej nie powiem, skurczysyny, no. Mają rozmach, skurwysyny, ty... Killer, tak? Killer, no. Tak, killer, to siara, tak? Tak, siara, bardzo dobrze. No to jest klasyka, to musiałeś... Ta, ale wiesz, że miałem na początku taką pustkę w głowie, wiedziałem, że to znam, ale... W sparingach. Tak, no też trochę szarych komórek dzisiaj ubyło, także... Trzeci cytat. W sportowym obuwiu nie wpuszczamy, nie ma wjazdu dla dresiarza. To klub... Wiele razy mogliście usłyszeć w swoim życiu. Klub, jak ten klub się nazywał? Vanessa? Bardzo klub dobrze. Vanessa, wy... Też chłopaki ja nie patrzą, tak? Czy nie? Czy wy... Ale blisko. Czekaj, w Poranku Kojota. Nie. Nie? Tak, nie. A nie Czas Surferów? Nie, w Poranku Kojota. Okay. Poranku Kojota. Kojota, na 100%. No. Często się myli, chłopaki nie patrzą z Porankiem. Dobrze, kolejny cytat. Do klubu. Czy ja dobrze widzę? Przecież to jest XXX. Sprawca mego opodlenia, obiekt mojej zemsty, przepraszam. Tam, gdzie jest XXX, to pada nazwa głównego bohatera, więc nie mogłem... trochę podpowiedziałem teraz, ale okej. Nie pamiętam, nie wiem. Pas, poddaję się. Dobra, nie Marcin, będę. Próbuj. Podpowiem... akcja dzieje się w celi. Czyli symetria. Nie. Ale poczekaj, główny bohater. Celi. Dobrze, no już. Dobra, no killerów tak. Dwóch, więc okay. Takie podchwytliwe trochę. Siara to mówi dobra, do Wąskiego, dobra, oglądając dobra. Mecz killera z panem prezydentem. Aha. Dobrze, i ostatni cytat. Ciemność widzę. To starszy, to Patryka jeszcze mogło nie być na świecie, kiedy ten film leciał. Ciemność widzę. Nie wiem, chyba. Seks misja? Bardzo dobrze. Świetnie. No, oglądałem, ale nie pamiętam, nie z jakiego to... Potem się dowiedziałem, że jeszcze jesteś olbrzymim fanem 2,5 i Ricka i Mortego. O Jezu, to 2,5 to moja kobieta mogłaby mnie tutaj za to chyba tak, zamordować. A tyle oglądasz? Zawsze do snu, prawie. Okay. Rzucam sobie, wiesz, losowo ja znam na pamięć już całe i lubię po prostu, wiesz, zakładam sobie eye-shieldy i puszczam. To jakbym wiedział wcześniej, to bym, widzisz, przygotował z 2,5, ale niestety dowiedziałem się już tu w drodze do Warszawy, że nie byłem w stanie tego... Ricky Morty też, ale ostatnio tylko 2,5 chyba. A skąd się wzięła w ogóle taka... No bo
Marcin, o tobie to wiem, że naprawdę potrafisz czasami tak całymi dniami rozmawiać z cytatami. Ktoś myśli, że gadam normalnie, a ja jadę cytatem z filmu jakimś takim dłuższym. No? I skąd się wzięło takie zamiłowanie do Polski? Nie wiem, tak mam smykałkę do tego, jakby mam łatwość w zapamiętywaniu takich tekstów. No? Zwłaszcza jakichś fajnych, jak mi się dobrze kojarzą czy coś. W ogóle jak był pierwszy cytat się pojawił, to mówię, kurde, użyłem tego tekstu nie dalej jak 2 dni temu do mojej dziewczyny, więc mówię, do kogo ten quiz? Okay. Dobrze, panowie. Skoro mamy już 45 minut programu, to przypomnę, że możecie też do nas dzwonić i zadawać pytania naszym gościom dzisiaj. Jeśli macie jakieś pytania do Patryka, jeśli macie do Marcina, to za chwilę powinien się pojawić numer. Oto i on. 22 486 65 56. Jeśli macie jakieś pytania, to dzwońcie i na pewno chętnie na nie odpowiemy, a ja sobie zobaczę, o czym możemy porozmawiać dalej. Wiem o czym. O nietypowych pracach, które mieliście, bo wiem, że była taka jedna praca, Patryk, której ty bardzo nie lubiłeś, ale ona ci pozwoliła między innymi spotkać kogoś, jednego z twoich idoli. I mógłbym poprosić tego. Jest takie zdjęcie bardzo znanego piosenkarza i podobno Patryk spotkał go dzięki temu, że... No, Krzysiu. Tak jest. Czy mógłbym... A, to już za późno. Teraz to już... Tak jest. Krzychu, no jak? W ogóle to jest mega historia, bo ja pracowałem bardzo długi czas na kelnerce, nie? Żeby... Już nawet jak zawodowo walczyłem, to było tak, że wiesz, na tygodniu od poniedziałku do piątku... Halo, cześć, dzień dobry. Halo, cześć, dzień dobry. Siema, siema. Panowie, wpuściliście już na antenę nam to pytanie chyba. No ale, aha, okej, okay, dobra. Nie, to co, ja mam... Tak, opowiadaj dalej. No dobra, no to było tak, że ja pracowałem sobie, dorabiałem na kelnerce gdzieś tam w weekend, żeby móc mieć pieniądze na dojazdy, na treningi i tak dalej. No i często było tak, że piątek, sobota, niedziela gdzieś tam pracowałem właśnie po weselach i takich różnych przyjęciach. No i obsługiwałem, pamiętam wtedy, byliśmy w takiej firmie kelnerskiej, już takiej bardziej profesjonalnej. I w takim, kurczę... bardzo bananowym dworku jakimś pracowaliśmy, no i tam widać było, że każdy, wiesz, mocno nabity hajsem i tak dalej. Nawet na jednym z takich wesel był Artur Szpilka. O proszę, no, jak się zachowywał? Artura Szpilka, nie, chyba godnie i nie pił, także, bo tam akurat tak patrzyłem to na niego, nie? Godnie, szkoda, ale godnie, no. Ale muszę przyznać. Tak, no ale co, obsługuję sobie i tak słyszę nagle Krzysiu Krawczyk, nie? I tam sobie, wiesz, chodzę ten, no ale patrzę w lewo, co jest, kurwa, nie? Rzuciłem te talerze, mówię, idę do Krzyśka, nie? Wiesz, normalnie siedziałem sobie od koncert. No ale to naprawdę był taki bardzo mocny ten dworek, mocno bananowy, bo można się domyślać tylko, ile Krzysiek Krawczyk mógł brać wtedy za przyjazd na wesele, nie? Marcin, ty miałeś, wiem, że od małego się i małeś różnych prac. Jest takie zdjęcie, jakbym mógł poprosić, gdzie jest bardzo młody jeszcze Marcin Krakowiak i tam... Wiem, że to była jeden z pierwszych sposobów na to, żeby sobie dorobić. Dobra. O właśnie, jest. Sprzątałem auto sąsiadom. Ale to jest w ogóle, też bym cię nie poznał. Powiem ci, że bez brody jesteś zupełnie inny człowiek. Coś to jest z włosami. Ale potem gdzieś chyba głównie rzeczywiście już poszedłeś w takie rzeczy związane bardziej ze sportami walki, to stanie na bramce i tak dalej, ale też chyba jesteś ochotnikiem w straży pożarnej, dobrze tak, myślę? Tak, prawda. A to jest na przykład, tego nie wiedziałem o tobie, tak, nigdy się tym nie chwaliłeś. Widzisz, no nie wiem, co ci powiedzieć, to prawda. Jeszcze różne prace, tak, jakie się imałem. No nie wiem, paintball swój prowadziłem. A, to był twój paintball. A widzisz, ja się zastanawiałem, skąd tam tyle tych zdjęć z tym paintballem. Musiałem nawet tego dowiązać potem, ale to już... Okej, okay, no to tak, to wziąłem dofinansowanie z urzędu pracy. Kiedyś na koparko-ładowarce pracowałem, mam uprawnienia. Na koparko-ładowarce? No. I to gdzie? Budowałem Lidla w Piotrkowie. Budowałeś? Proszę bardzo. No, to jest ciekawe. Co tam jeszcze? Nawet kilka dni w ubojni kurczaków pracowałem, ale stwierdziłem, że chyba nie. To ja bym chyba... A tak to głównie po bramkach stałem, no sporo. Dobrze, panowie. Za chwilę, czy mamy już pierwszy telefon? Bo mamy pierwszy telefon, to poprosiłbym o pytanie do naszych bohaterów tutaj. Kogo witam, kogo goszczę, że tak zacytuję połowę kanału sportowego. Halo, halo? A, okej. Okay. Poczekam jeszcze chwilę, bo mamy kogoś na linii, ale się na razie nie odzywa. To może wypuśćmy najpierw pytanie od Pauliny, siostry... Patryka Kaczmarczyka, do Patryka Kaczmarczyka, bo był spokojny niby w dzieciństwie, ale zdarzały się też wybryki z tego, co się okazuje.
No cześć Patryk, z tej strony twoja ukochana siostra. Obserwuję twoją drogę sportowca od wielu lat i jestem pełna podziwu dla twojej determinacji i miłości do tego sportu, ale dziś kompletnie nie o tym. Mam do ciebie pytanie. Czy zdarzyło ci się kiedykolwiek coś podpalić? Jeśli tak, to co to było? I czy miałeś wspólnika? Opowiedz nam tą historię. Można się rozkraczyć. To właśnie chciałem powiedzieć, że nie musisz sprzedawać domka. Znaczy, kurde, z tą sprzedażą to też było dobre, bo jako zorganizowana grupa przestępcza wtedy była nas trzech, nie? Z moim takim bratem czytecznym, też bardzo dobrym przyjacielem, Damianem Borosem, no większość takiej, kurczę, tej drogi sportowej na początku to też z nim, bo gdzieś tam on zawsze był bywalcem mojej siłowni. I co, no, nie wiem ile lat, ale to było, ja miałem chyba z 9 lat, strzelam. No i poszliśmy, było bardzo takie gorące lato, poszliśmy do lasu, jeszcze taki Ernest z nami był. On wiadomo, najmłodszy, było na koniec zrzucić winę później. I zaczęliśmy podpalać trawę taką suchą, nie? No i... Ja jako strażak musiał wyjechać. Los chciał, ale tam było i tam było dużo straży wtedy. Bo los chciał, że... Ja mówię tak, on podpala tą trawę, podpala, ja mówię, dobra, poczekaj chwilę, nie gaś. Niech się trochę bardziej zapali. No tak dziecko, nie wiem dlaczego tak mówię. No i jakoś tak przypadkowo iskra padła na choinkę, nie? I to był już taki... I nigdy w życiu czegoś takiego nie widziałem. Jedna choinka jak się zajęła, zajął się cały las momentalnie, tak na wprost. Tak to szybko zaczęło iść. A co najlepsze, muszę dodać, że to był mój las. I potem pamiętam jeszcze słowa mojego ojca, nie mogę się sąsiada podpalić. Tylko naszej spalił. To jest. Ale najlepsze i w tym później oczywiście z Damianem mówimy, no co? To Ernest. We dwóch sztywno, to Ernest podpalał. No nie my. Ale rozumiem, że potem się przyznaliście, że już teraz znaczy, no, pierwszy raz dopiero poszła i wydaje mi się, że każdy wiedział, że to na pewno nie było. Drogie dzieci, to jest dla was taka przestroga, żeby się nie bawić. Nie róbcie tego, no. Żałowałem. Prawda. Dobrze. A co się robi w takiej sytuacji? Możesz teraz mieć taki, wiesz, moment, żeby nauczać i powiedzieć, co się robi w takiej sytuacji? No, gasi się pożar. No, Dominik, co ty? Ale jak zobaczysz, że jest... Woda i ogień lejesz, nie? Rozumiem. Dziękuję. Widać, że wykształcony strażak, że ma wszystkie papiery potrzebne. Dziękuję bardzo. Tu się dużo dowiedziałem. Dobrze, jak jesteś taki mądry, dawaj, to dostaniesz teraz pytanie od swojego kolegi właśnie Miguela, który cały czas czeka, aż się coś w końcu wydarzy, bo to jest też taki temat, który jest ci bardzo bliski. Poproszę o pytanie od Miguela dla Marcina Krakowiak. Siemanko Marcinku. Witam. Nie od dzisiaj wiadomo, że jesteś jednym z najlepszych boomaherów wśród zawodników MMA. Ja mam takie pytanie do ciebie, przyjacielu mój. Zawsze mówisz, że jak wygramy, to kupimy sobie auto albo mieszkanie. Auto już kupiłem, bo nie mogłem czekać. Ale kiedy kupimy sobie te mieszkania? Kiedy te kupony zakwitą się na zielono. Czekam co weekend. Pozdrawiam, czy pana odpowiedź. Pozdrowienia, panowie. Ja tylko powiem, że kiedyś przyjdzie ten dzień. No faktycznie, ostatnio zacząłem przeglądać mieszkania, jak postawiłem takie kombinacje, ale no, to jeszcze nie był ten dzień. Ale fakt faktem, że no, gram sporo, dużo analizuję, staram się gdzieś tam wykorzystywać wiedzę. Myślę, że całkiem dobrze mi to idzie. Ogólnie no, prowadzę... Chodzisz za jednego z czołowych... Prowadzę rozrachunek sobie, wiesz, każdą galę, wpływ, czy wyjmuję i tak dalej, jakby roczne takie zestawienia. Ten rok jest taki sobie, ale w poprzednim byłem tam kilkadziesiąt do przodu, także... Proszę bardzo. Patryk, no, wiem, że też zaczął... To są takie sumy. Nie, ja... Jak na razie na 10 kuponów mam dwa zielone. I a co lepiej, to są dwa zielone z frików, nie? Wiesz, ja mam więcej czerwonych, ale mi wystarczy, że ten jeden wejdzie i już jest wtedy... Tam jest kombinacja, a ja to tak, wiesz, bardziej po prostu dostałem wynik walki. To panowie, świetnie się składa, że rozmawiamy sobie o takich rzeczach. Więc zadam wam pytanie. Najpierw przypomnę, że partnerem kanału sportowego jest firma XTB, Polska Platforma Inwestycyjna, sponsor tytularny Galka SW, a zarazem jeden z największych w Polsce domów maklerskich, gdzie możecie inwestować czy korzystać z analiz rynkowych. Ambasadorami XTB są m.in. Joanna Jędrzejczyk. I myślałem, że mam dla was pytanie od XTB, ale nie mam. Ale jak chcecie, to możecie na przykład powiedzieć, w co lubicie inwestować środki, które udaje wam się zdobyć na walkę, na przykład z walki. Na przykład Borys Dzikowski powiedział, że za każdą sobie kupuje około dwóch mieszkań we Wrocławiu, więc jest jak wami. Zazdro. Nie, Marcin? Nie, ja raczej inaczej. Zainwestowałem w krypto, ale wszedłem w bardzo złym momencie i źle to wspominam.
powiem tak. Ciężko inwestować, jak też walczy się raz na półtorej roku, nie? No ja jestem, wiesz, wracam po przerwie, tak? No teraz od walki z Fadipe, no to mi będą 4 miesiące od ostatniej walki, no ale wcześniej troszeczkę miałem przerwę, więc gdzieś tam powiedzmy, że raczej na przeżycie mi to idzie niż na inwestycje. Rozumiem. Patryk? I na, przepraszam, jeszcze na kupony. Na kuponie kimś inwestujesz kolejne inwestycje. Tak, tak, tak. Coś w tym jest. Nie, wiesz co, ja też bardzo dużo myślałem o tym krypto, nawet będąc teraz w Tajlandii miałem takiego mega mocnego gościa właśnie obok siebie, który zajmuje się tym krypto i bardzo dużo z tego zarabia. No ale ostatecznie nie wszedłem w to, bo wiem, że jednak każda taka inwestycja, każdy mówi, że to są szybkie pieniądze i tak dalej, że nie trzeba bardzo dużo nad tym pracować, ale wiem, że w każdym biznesie no, musisz poświęcić coś, żeby się wszystkiego nauczyć i tak dalej, że to jest jednak czas i dlatego na tą chwilę skupiam się w 100% na tym, co robię i pieniądze inwestuję, wiesz, w wyjazdy, obozy, głównie w siebie. No gdzieś tam w przyszłości chcę, wiadomo, inwestować w mieszkania, ale to zaraz podpisuję nowy kontrakt z KSW, także... Przynajmniej dwa, skoro Dziękowski... Na luzie, będziemy go gonić. Dobrze, panowie. Myślę sobie, właśnie, czy zadać wam kolejne pytanie? Nie, poszedłbym a propos tych rzeczy, o których mówił Patryk, czyli że każdy biznes trzeba jednak sprawować nad nim pieczę, to Marcin, jedną z rzeczy, które ty robisz poza walkami jest posiadanie własnej organizacji. I to jest dość nietypowe, że tak czynny zawodnik ma swoją organizację. Ty jesteś współwłaścicielem Virtuos Challenge, jeśli się dobrze kojarzę? Tak. To powiedz, co cię najbardziej denerwuje w zawodnikach jako organizator gal, bo to jest w ogóle bardzo ciekawy temat. Wiesz co, może nie tyle w zawodnikach, co jakby ilość rzeczy, która po drodze może się wysypać, że myślisz, że masz fight card skompletowany, a ktoś ci dzwoni w dniu ważenia, takie sytuacje były, że on sparował 2 dni temu i coś mu się stało ze stopą na przykład. Ja mówię, wytłumacz mi, na jakiej podstawie ty sparujesz na kilka dni przed galą, nie? No dużo takich sytuacji, naprawdę mnóstwo rzeczy może po drodze się wysypać i uważam, że to jest troszeczkę niewdzięczny jakby temat, nie? A to masz wtedy większe zrozumienie do organizatorów innych gal, na których walczysz mam. Dzięki temu, czy... Oczywiście, że mam. Wiesz, no... Organizator, który w życiu nie robił wagi, to nie wie, jak łatwo jest podłożyć iskierkę pod ten płomień, żeby zaraz tam wybuchnął, nie? Nie no, myślę, że jestem wyrozumiałym pracodawcą. Nawet miałeś być moim przez chwilę, ale koniec końców się to nie wydarzyło, bo właśnie na kilka dni przed zadzwoniłem. O, widzisz, no to jest przykład. Typowy Dominik. Ale to było, jestem prawdę usprawiedliwiony, bo to w ogóle w Radomiu, po gali w Radomiu to się wydarzyło. Byliśmy, kiedy było KSW 68 i dostałem przeokropnego zapalenia dróg oddechowych, zatok i tak dalej. I autentycznie nie byłem w stanie funkcjonować przez miesiąc praktycznie. I to był chyba tydzień po gali, jeśli dobrze pamiętam, albo tak półtora, coś koło tego, zaraz po. Bo ja wróciłem martwy praktycznie do domu i no, próbowałem jeszcze się ocucić, ale już się nie udało i musiałem odwoływać, ale znalazłem zastępstwo za siebie, tak. I to na dzień przed galą. Więc... Krzysia Gutowskiego, tak. Więc tak, naprawdę tak. Uważam, że jestem rozgrzeszony, niemniej bardzo chętnie kiedyś jeszcze wrócę. Ale dobrze, dość o mnie, bo jest już telefon do was. Panowie, słucham, kogo mamy po drugiej stronie? Witam serdecznie, panowie. Kuba z Wrocławia z tej strony. Nasz stały słuchacz i oglądacz. Witam bardzo, Kuba. Cześć, jakie Kuba. Pytania dzisiaj? Na początku powiem, że ja zawsze się przedstawiam jako Kuba z Wrocławia, ale tak oryginalnie jestem z Pyczkowa Trybunalskiego, więc no. Marcin, na pewno tutaj twoje rejony... parę kilometrów dosłownie do siebie mamy, ale dzisiaj, Marcin, nie mam do ciebie żadnego pytania, natomiast tutaj do Patryka mam kilka pytań i bardzo prosiłbym o odpowiedź tak lub nie, dobra? Postaram się. Dobra, jest jakiś pomidor, czy nie? Chociaż nie na wszystkie pytania można odpowiedzieć tak lub nie, ale dawaj. Oczywiście pytania są bardzo luźne, pomidorów nie ma, bo no po prostu nie ma. Dawaj. Dobra. Mam IQ niższe niż moja kategoria wagowa. Tak. To potwierdzam w sumie. Po dzisiejszych sparingach, tak. Dawaj dalej. Uważam, że w Freak Fightach zrobiłbym dymy, jakich jeszcze nie było. Nie. Oczekiwałem walizki z pieniędzmi od KSW, a wypłata mieści mi się w portfelu. Nie. Mój przeciwnik nie wie, na co się pisze i zatańczy z nim krakowiaka. Tak. Po kopnięciu Śmiałowskiego odbiło mi się oranżadą z komunii. Tak. Jak wszedłem na bombę, to bomba weszła na mnie.
kurde, w sumie nie. Cenię szczerość. O, proszę. Topuria zawdzięcza swoją serię zwycięstw lekcją MMA, które mu dałem. No myślę, że nie. Chociaż nie chwaląc się, myślę, że nie. Przez mój babyface w Tajlandii myśleli, że jestem z wycieczki szkolnej. Nie mówili na mnie rugby player, bo byłem taki gruby. W Radomiu jestem większą legendą od lotniska. Myślę, że jeszcze nie. No dobra, te wszystkie pytania. Dziękuję panowie bardzo. Dzięki bardzo. Dzięki bardzo. Do usłyszenia pewnie na kolejnym programie. Pozdro. Hej. Pozdro. Jakie było najdziwniejsze pytanie, jakie w życiu dostałeś, Marcin? Mogą być przed walką albo w ogóle po prostu jakieś w wywiadzie. Tak teraz mi przyszło do głowy, bo to były dość specyficzne pytania, przy czym bardzo zabawne. Fajne, inteligentne. Kurczę, nie wiem, nie przychodzi mi teraz nic takiego na myśl. A czy ty masz niższe IQ niż swoja kategoria magowa? Patrz na szczęście o te, wiesz, 11 wyżej, więc... Myślę, że nie. Okej, okay, no dobrze. Panowie. Nie ma co się przechwalać, nie? Taka jedna ciekawostka, którą udało mi się, Marcin, na twój temat znaleźć. Wiem, że masz jeden amulet, który jakby powoduje, że jesteś bardzo pewny siebie w walkach i że nie jesteś w stanie przegrać na określonych galach. Nie wiem, czy wiesz, o czym mówię. Poprosiłbym o ramkę z amuletem Marcina Krakowiaka. Nie wiem, czy się domyślicie, o co chodzi, ale chyba jest tak nazwany ten plik. To jest, czy poznajesz ten amulet? I dlaczego mówię, że to jest amulet, czy nie? Dobra, bo zawsze jak walczymy z Adrianem na jednej gali, a walczyliśmy już, nie wiem, z 7, z 8 razy. 6. 6? 6 walk i zawsze obaj wygrywacie, jak jesteście razem na karcie. To jest naprawdę niesamowite. To jest, no w ogóle Adrian mi o tym powiedział, to nie jest tak, że ja to super wykminiłem. To myślałem, że więcej, powiem szczerze, ale no, tak. To było prawda. Chyba 5 i teraz na ostatniej gali znów walczyliście razem. I do tej gali w ogóle było tak, że zawsze jak walczyliście, to zawsze wygrywaliście przed czasem. Okay. A teraz się wyłamałeś niestety, bo postanowiłeś przewalczyć całą rundę z Henrym Fadipe, no i tak to się skończyło. Całą walkę, tak, no, prawda. A tak zupełnie serio, masz jakieś swoje amulety, masz jakieś takie przyzwyczajenia, które rytuały, które muszą się wydarzyć przed walką, żeby czuć się spokojnie, bo wiem, że ten element w ogóle motywacji, takiego przygotowania mentalnego do walki, to jest absolutnie twój konik, zresztą Jędrzej Swaton, szef Octopusa, powiedział, że jego zdaniem jesteś najlepiej mentalnie przygotowanym z zawodników wszystkich w Octopusie, że jesteś jakby najbardziej wykształcony w tym takim podejściu mentalnym do walki. To miło. Faktycznie przykładam do tego dużą wagę. Z takich rytuałów przed walką lubię generalnie iść w drzemkę i jakby wyłączyć się, mieć spokój, wyciszyć się przed. Trochę może pomedytować. To tak stricte przed walką, tak żeby uspokoić troszeczkę umysł. Rytuałów mam całkiem sporo. No nie wiem, zaczynam każdy dzień od zimnego prysznica. To już od dawna. Jestem bardziej pobudzony niż po kawie. Ale kurczę, tak myślę, mam taką nerwicę natręctw, że lubię, żeby wszystko było po mojemu, tak? To jest znów coś, co was łączy z tego, co słyszałem. A tak to, wiesz, dużo materiałów jakby przepracowuję, mam specjalny taki dziennik, gdzie tam sobie zapisuję różne rzeczy, przerabiam. Dużo pracuję materiały, jak to mówi Paweł Pawlak, Zoom jaskiniowca, tutaj Zen jaskiniowca, ale Paweł wszystko przeinacza. No to dużo z nim sobie pracuję, mówię z materiałów, które on gdzieś tam wypuścił, tak? No, swego czasu też dużo chodziłem do psychologa sportowego. Ludzie myślą, że teraz ogólnie to jest popularny bardzo temat, nie? Ludzie myślą, że do psychologa chodzi ktoś, kto ma problem, a ja się z tym nie zgadzam, bo to bardziej chodzi o to, żeby wznieść się na najwyższy możliwy poziom, tak? Żeby wykorzystać pełnię swojego potencjału, żeby być obecnym, skoncentrowanym i jest masa rzeczy. No nie wiem, zwykła żonglerka na przykład potrafi rozwijać ci ten poziom koncentracji, który chcesz w walce utrzymywać jak najdłużej, tak? Jest cała masa dostępnych materiałów, ćwiczeń. Ja uważam, że jeśli jest gdzieś cegiełka, którą możesz dołożyć do tego, żeby być ponad przeciwnikiem, to dlaczego tego nie zrobić, tak? A myślę, że sfera mentalna jest tutaj jedną z takich, naprawdę można dać temu popis, nie? Ty, Patryk, masz coś, jakieś takie swoje rytuały? No wiem, że ty, tak samo jak zresztą Marcin, jesteś
bardzo zafiksowany na tym punkcie, że wszystko musi być poukładane. Wiem, że twój menadżer kiedyś na przykład jeździł docinać spodenki, bo było tam minimalnie za mały otwór i przeszkadzało ci, nie czułeś się komfortowo, więc szukali w dniu walki jeszcze, gdzie można tam poprawić u jakiejś szwaczki. Z tym strojem to ja mam ciągle mam z Arturem jakieś przeboje, bo tak, ja muszę mieć strój, który no, mi się podoba i dobrze się komfortowo czuć. Pamiętam, że przed walką z Robertem Ruchom totalnie miałem, no kurczę, byłem tak zdenerwowany, no bo my trochę inaczej robimy te stroje niż większość zawodników, no bo gdzieś tam wchodzimy w no-name'ach jakby, nie? Nie wchodzimy tam w pitbullu, tylko w no-name'ach. No i kilka była przeboi takich, no też problem jest taki, że ja walczę większość swoich walk w tych obciślakach, nie? A bardzo mało firm robi dobrze te obciślaki. Okay. I co? No gdzieś tak, no ja jestem taki zawodnikiem, że muszę mieć wszystko na tip-top, no ale... kurczę, też nie, to nie jest też tak do przesady, no bo nie mam jakiejś takiej, może tak jak Marcin powiedział, nerwicy na trend, tylko gdzieś, jeżeli chodzi o mój wygląd czy takie rzeczy, no to tak, okej, ale w sumie różne rzeczy działy się przed walką i jakoś tak nie mocno mi to, no tak jak na przykład było z Michałem, z tym brzuchem, czy różne inne rzeczy też, których nie będę mówił. A czy mam jakieś rytuały? No tak, no zawsze wchodzę do klatki w jeden określony sposób. Słucham? Zawsze wychodzę do oktagonu w jeden określony sposób. To tak, mam gdzieś tam swoje jakieś takie założenie. No i teraz może coś się zmieni w tym aspekcie, bo tak jak Marcin wspomniał, dużo zacząłem pracować nad koncentracją, nad też z bardzo znaną też tutaj w środowisku MMA, aktualnie Darią Albersto, pierwszy raz to mówię, ale zaczęliśmy gdzieś tam troszkę działać ze sobą, no i gdzieś ona zwróciła uwagę na to, że jestem... Breaking news. Tak, że ja jestem bardzo taki, wiesz, chaotyczny, no gdzieś... Muszę skupić się bardziej na celu i tak dalej. No i czuję dużą poprawę gdzieś, jak zacząłem pracować nad tą koncentracją, gdzieś nawet w sparingach często błądziłem myślami, a teraz już to wchodzi na taki wyższy level. Tak jak Marcin powiedział, że wielu ludzi myśli, że psycholog sportowy to jeżeli ktoś nie ma psychy do walki czy coś takiego, a to nie odchodzi już takie spojrzenie. A totalnie nie o to chodzi. Absurdalne chyba w dzisiejszych czasach mieć takie podejście. Co... No ale wielu jest zawodników, trenerów, którzy dalej tak myślą. No, to nawet nie wiesz jak wielu. To jest ciekawe. No i oczywiście nie wiem jak wielu, myślałem no, nie, to... do lamusa. W sensie rozumiem podejście, że ktoś może uważać, że mu jest niepotrzebne, ale jakby dyskredytowanie tego elementu jest moim zdaniem bardzo dziwne, no ja... bo to jest, nie wiem czy jest coś ważniejszego w walce niż to, żeby twoja głowa była na miejscu, bo musisz naraz tak wiele rzeczy ogarniać i być tak skupionym na każdym ruchu przeciwnika i swoim i tym, co chcesz zrobić, że no ta koncentracja i to, żeby myśli były w odpowiednim miejscu, to jest chyba kluczowe. Z mojego doświadczenia, fighter. Mi... powiem, chłopaki. Mi właśnie zaimponowało te bardziej te treningi właśnie na temat skupienia się i koncentracji, niż cała ta, wiesz, wiadomo, że jak ktoś ma jakiś problem, też fajnie jest pójść pogadać o tym z psychologiem, ale moja na przykład współpraca opiera się głównie na takich treningach, nie? Rozumiem. Jest jedna rzecz, którą zawsze robisz też przed walką i to masz wspólnego z Adrianem Bartosińskim, który tutaj dzisiaj gościł w ramach pytania. Pewnie coś z jedzeniem. Nie, przeczesanie grzywki. Ułożenie grzyweczki to jest zawsze, jak to nawet zwróciła mi na to uwagę Paulina właśnie. No. I przejrzałem sobie twoje wejścia do walki, to tak, zawsze jest... Ale w trakcie też. W trakcie to jest najlepsze, też? Że w trakcie też. Ja pamiętam nawet moment w walce z Adrianem Kempą, gdzieś oglądałem sobie to i dostałem wtedy cios poniżej pasa. Złapałem się najpierw tak, poprawiłem grzywkę i z kitu, no i dużo miałem takich. No nie, no, faktycznie robię to jakoś tak niekontrolowanie. Dobrze, panowie, po raz kolejny mamy telefon. Kto tym razem jest z nami i jakie pytania masz do naszych gości? Cześć. Cześć, Mateusz z Lublina. Witam bardzo serdecznie, Mateusz. Cześć. Siemano. Wiesz, tam ma pytanie, czy ma być miło, czy nie? O, to jak chcesz, to jest twoja decyzja. Dawaj na grubo. Ale no w sumie właśnie, jak wy wolicie, ma być miło, czy nie? Dawaj miło. Idealnie tak mam przygotowane. Pierwsza rzecz, że akurat co do ciebie, Marcin, że zacząłem się interesować MMA, jak swego czasu oglądałem sobie na Polsacie reklamy, a tu nagle program tylko jeden i zostało. Okej. Okay. Nie ma za co. I mega mi się wtedy podobała twoje dwie walki w zasadzie z Romanowskimi, natomiast później zacząłem oglądać KSW, walka z Koziorzębskim, jedna z lepszych, które naprawdę mi się mega podobały. I pytanie do Patryka. Patryk, czy ty będziesz wyzywał ponownie Ruchałę po wygranej? Nie. Nie. Totalnie. Szachmat. Totalnie mam inne plany po tej walce, wiesz? Jakie?
No to kurczę, wiesz co, nie będę mówił, bo się spełnił. Muszę to zachować, wiesz. Nie można spoilerować. Tak, nie będę spoilerował, bo to jest, wiesz. A Patryk, a z którym przeciwnikiem najciężej ci się walczyło? Oprócz tych przegranych. Kurczę, no na pewno ta walka z Michałem Sobiechem była mega ciężka, no bo tam kilka razy w swojej głowie walczyłem, żeby zostać w tej walce. Pamiętam, że też debiut zawodowy, jak i druga walka zawodowa też, jako wtedy tak mniej doświadczony zawodnik, mniej umiałem dysponować swoją energią i tam też były takie walki o przetrwanie. Także no, gdzieś te trzy walki, ten debiut zawodowy, potem walka z Karolem Kutyłą, z którym teraz razem trenujemy, no i z Michałem Sobiechem, to takie trzy przeprawy, o których bardzo dobrze pamiętam. Ta walka z Danielem Matuszkiem dosyć ciekawa była, to przynajmniej pamiętam, i chyba Daniel, z tego co pamiętam, też brał na zastępstwo, prawda? Nie, Daniel był od razu planowany, bo wiesz co, ja pierwszą walkę swoją amatorską miałem na gali z Danielem Matuszkiem i wtedy niejednogłośną decyzją przegrałem i poprosiłem Filipa Bątkowskiego wtedy na armii, żeby mi go dał na debiut zawodowy. I wtedy już on wiedział, normalnie były całe przygotowania miał i ja też miałem całe i spotkaliśmy się na gali w Radomiu. I tam też warunki były bardzo niesprzyjające, bo kto był na tej gali, ten wie, że tam było czerwiec. Piekło takie, to że... To jest, są zdjęcia chyba, ja komentowałem tak, tę walkę. Tam było ze 40 stopni w sali, nie? Razem z Maćkiem Turskim komentowaliśmy. No. I pomijam fakt, że tam było mega gorąco, ale były bardzo nisko lampy. I tak, to grzało. Tam było tak dramat, gorąco, no? Że my w pewnym momencie rozpięliśmy naprawdę koszulę po prostu tak, że siedzieliśmy topless, no? przy ringu i tylko no. Jak nas kamera widziała, to się zasłanialiśmy, mu się nie dało wytrzymać. Tam pamiętam, a wyobraź sobie, co było Adrian w środku klatki, Kępa, nie? Z kimś miał walkę taką. Ze Sławkiem Kołtunowiczem. Oni po prostu pływali tam. Było tak mokro, że w pewnym momencie, jak na przykład wstawali, to im odjeżdżały nogi, ręce. To był absurd. Hardcore, tam no, to był naprawdę hardcore. My tam umieraliśmy, a wy to nie wiem, co musiało się dziać w tej klatce. No ja pamiętam, że po tej walce do 6 rano chyba miałem problemy jeszcze, wymiotowałem i tak dalej, bo byłem tak wycieńczony. Coś ty się powtarza często. Bez kitu, no. Okej. Okay. Czy jeszcze jakieś pytania? Tak, w zasadzie ostatnie, bo Patryk, teraz masz rekord KSW 3-2. Mhm. Wygrałeś z Michałem Sobiechem, gdzie była naprawdę dobra walka. Później przegrałeś z Ruchał. No, można powiedzieć, bardzo łatwo wygrałeś z Michałem Dominem i Hintzenem. I przegrałeś z Dawidem Śmiechowskim. Jak ty oceniasz w ogóle swój obecny pobyt w KSW? Bo to wygląda trochę jakby lekka, znaczy trudno mi to nazwać weryfikacją, ale jakby no nie szło to najlepiej. Patrząc przynajmniej na to, jak krzyczałeś, będę przyszłością. To znaczy, wiesz co, kurczę, no na razie faktycznie nie dostałem się do tej czołówki, nie przebiłem się na sam szczyt, ale wiesz co, no ja mam, wydaje mi się, że bardzo dużo czasu na to, żeby do tych walk wrócić i gdzieś tam z chłopakami jeszcze powalczyć, czy z Robertem, czy z Dawidem. I wydaje mi się, że też te walki nie były do końca jednostronne, że wiesz co, nie wyszedłem, nie dostałem ciężkiego lania, tylko gdzieś tam no popełniałem błędy. Wydaje mi się, że jeszcze w tym wieku jest miejsce na te błędy i pewnie będę je popełniał dalej gdzieś w kolejnych walkach. No, aczkolwiek wydaje mi się, że teraz w tym momencie jestem już naprawdę dojrzałym zawodnikiem, co mam nadzieję zaprezentować wam teraz w sierpniu i na następnej gali jeszcze w tym roku będzie duża fajna gala i mam nadzieję, że tam będę miał trzecie podejście do ścisłego topu i tam wejdę do tego. Ja tak się wtrącę, szczerze mówiąc, no to trudno mi powiedzieć o kimś, że może mieć kiepską karierę w KSW w momencie, kiedy przegrałeś z aktualnym tymczasowym mistrzem i z numerem 4 chyba rankingu. Znaczy to dwóch niepokonanych gości, nie? Dwóch najlepszych polskich zawodników niepokonanych w tej kategorii wagowej, także... Znaczy, no nie będę ukrywał, że gdzieś tam mnie to boli, no spodziewałem się, że będzie inaczej akurat w walkach z nimi, ale no kurczę... Ta walka z Robertem bardzo dużo mi dała, walka z Dawidem jeszcze więcej mi dała, także cieszę się, że stało się to teraz, a nie w momencie, kiedy już będę na tym szczycie, na który ciągle zmierzam. Dziękujemy bardzo serdecznie za pytania. Dzięki, do tego, na razie, cześć. Dzięki, do zobaczenia. Dobrze, pytania już od widzów, zakończyliśmy ten element, ale jeszcze mam po jednym pytaniu do was od waszych bliskich, no tak może można powiedzieć. To najpierw, Marcin, ty siedziałeś długo cicho, to dla ciebie od twojego trenera Dawida Pepłowskiego, znakomitego, przystojnego dżentelmena z Łodzi. Zapraszam. Siema Marcinku, szybkie, krótkie pytanie do ciebie. Wyjaśnij wszystkim, kto jest najlepszym ośmiornicą w końcu w tym oktopusie i czemu jest nią Marcin Krakowiak.
Właśnie, gdzieś dwóch się bije, tam trzeci korzysta. Pawlak cały czas walczy z Bartosińskim o to miano, a to może ty jesteś najlepszą ośmiornicą? Nawet jeśli jestem, to nie mogę tego publicznie powiedzieć, bo zakończę ich odwieczną konfrontację, rywalizację. W sumie ich sens istnienia wtedy zniknie. Znaczy wiesz, ogólnie ta relacja, jaką mamy w klubie, zwłaszcza oni, gdzie jeden drugiego bardzo motywuje i tam non-stop są śmieszki, non-stop jest dogryzanie, non-stop jest rywalizacja, to jest uważam bardzo zdrowe, bo to jeden, wiesz, drugiego ciągnie. No ja gdzieś tam skupiam się na sobie, wiesz, pracuję, myślę, że bardzo ciężko, ale i mądrze. No wiesz, to jest dwóch mistrzów, więc co ja mam się z nimi licytować? Szanuję jednego i drugiego i za umiejętności, i za zaangażowanie. Chociaż jeśli chodzi do Pawła, to ja już mu nieraz powiedziałem, że Paweł, ja się dziwię, jak z takim poziomem zaangażowania można dojść tak wysoko. Bo naprawdę czasami co on odwala na treningach, jak mu się nie chce i robi to naprawdę. Wszystkim polecam zobaczyć najnowszy vlog Adriana Bartosińskiego z gór, gdzie właśnie Adrian i Bartek Gładkowicz parodiują sparring Pawlaka, któremu się nie chce. To jest wspaniałe. Ja bym po dwóch minutach takiego sparringu powiedział, że ma sobie iść, wrócić, jakby się będzie chciał. Prawda, natomiast wiesz, no Paweł potrafi się zmotywować wtedy, kiedy trzeba, a też przekrój umiejętności jest tam mega wysoki, jest bardzo jakby no inteligentnie walczy, nie daje zrobić sobie krzywdy w walce, nie? No, na pewno jeśli chodzi o najlepszą ośmiornicę, no mogę powiedzieć, że pod takim kątem mentalnym, to tak jak Jędrzej zauważył, to myślę, że jestem jedną z wyróżniających się osób na macie, tym bardziej w takim gronie, więc to pod najbardziej zdeterminowaną ośmiornicę bym się podpiął. O. Myślę, że to też jest dobry tytuł, jak najbardziej. Patryk, do ciebie jeszcze pytanie od twojego klubowego kolegi, komentatora KSW i eksperta kanału sportowego. Albert Odzimkowski ma pytanie do Patryka. Mam Olaf, no często nam się zdarza wierzyć razem w salę. No i widzę, że lubisz te ekwilibrystyczne techniki. I teraz pytanie do ciebie, czy masz coś przygotowanego lub jest jakaś technika ekwilibrystyczna, efektowna, której jeszcze nie zaprezentowałeś w walce, a chciałbyś to uczynić już w następnym pojedynku. Trzymaj się. Jest dużo takich technik. Ja bardzo lubię takie rzeczy, które się fajnie ogląda. Pamiętam nawet gdzieś tam, jak miałem jakąś taką walkę, którą faktycznie wywracałem i na przykład przeleżałem to w gardzie, wiesz, to potem jak to oglądałem, to mi nie wierzę, że to tak wygląda, nie? I nie chciało mi się oglądać nawet takich swoich walk. A jak się coś dzieje fajnego, jakaś, wiesz, obrotówka poleci, latające kolano, czyli takie techniki, no to kurczę, fajnie się to ogląda i mam jedną taką technikę, którą bardzo chcę zrobić i nie będę zapeszał, może nie będę o niej mówił, ale to dobra, będę. Przekonaliśmy go. Bardzo Justin Gaethje często robi tak, że na przykład kogoś rozbija pod siatką i nagle skacze tym, wiesz, jakby to salto w przód z kopnięciem. Tak. Kurczę, chciałbym to zrobić, nie? To się nazywa, Rolling Thunder. Kiedyś tak znokautował Badra Hariego. Nie pamiętam. Gość, który walczył z Różalem i z Pudzianem w KSW. Peter Graham. Tak, Graham. Znokautował Badra Harego tym Rolling Thunderem. Coś pięknego. Okej. Okay. Marcin, masz taką jakąś ekwilibrystyczną technikę? W sumie poddanie gilotyną z pęknięciem w czole to jest ekwilibrystyczny sposób na zakończenie walki. Ale może coś jeszcze innego sobie wymyśliłem. Biorę wszystko, co jest przed czasem. Byleby było przed czasem. A ty chyba lubisz te wszystkie krawaty, nie? Peruwiańskie, lubię, no. Japońskie i tak dalej. To może to jest coś takiego. Miałem taki okres w życiu, gdzie bardzo chciałem jakby podszkolić duszenia i powiedziałem sobie, że teraz będę cisnął non-stop różne gilotyny, krawaty, braba, anakondy wszelkiego rodzaju. No i myślę, że gdzieś tam wyniosłem to na jakąś tam w miarę wysoki poziom. Mam to, nieskromnie powiem, dopracowane, chociaż jak widać ostatni moi przeciwnicy mi z tego wychodzą, więc ale staram się poszerzyć arsenał. Ale nie? Z Hendrym się składałeś do tego i twój narożnik w tym momencie cały wyskoczył i krzyknął puść to natychmiast! No, bo to było chyba w tej trzeciej rundzie, kiedy tam decydowały szczegóły, kto zostanie z góry i no pójście po taką technikę w trzeciej rundzie mogłoby się skończyć tym, żeby to nie wyszło i by został na dole, więc myślę, że to było rozsądne. No w drugiej rundzie też, no, runda była cała na moją korzyść i tam, nie wiem, było półtorej minuty do końca i spadłem z gilotyny, w sensie on mi wyszedł też, uważam, że przeczekał mnie i w ostatnim momencie wyciągnął sprawnie tą głowę. No i ja spadłem, zostałem już z dołu i u dwóch sędziów tą rundę przegrałem, mimo że obaliłem i byłem z góry, kontrolowałem, tak? Więc faktycznie już trzeba było bezpiecznie dowozić, mimo że nawet tą głowę miałem, ale no, bezpiecznie trzeba było wziąć zwycięstwo. Panowie, już się kierujemy ku końcowi, ale jeszcze, Patryk, mam do ciebie jedno zdjęcie.
dowiedziałem się, że jest coś, co cię absolutnie przeraża i coś, czego nienawidzisz i coś, co wywołało w twoim życiu, w ogóle wracamy do tematu wymiocin, bo podobno to coś wywoływało w twoim życiu, tak, nawet reakcję tego typu. Czy mógłbym poprosić o zdjęcie? Nie wiem, czy się domyślicie, ale to chyba jest tak. Czy to prawda, że to jest jedna z najbardziej przerażających rzeczy? Wiesz co, ja teraz jem normalnie kanapki i tak dalej, ale w dzieciństwie miałem coś takiego, że nie wiem dlaczego tak było, ale... Ja tylko podpowiem, jak ktoś nie ogląda, na ekranie jest kanapka z serem i szynką i podobno to potrafiło tak było, że nie wiem dlaczego, psychikę Patryka. Nie wiem dlaczego, ale jako dziecko strasznie... Nie wiem jakim sposobem, ale obrzydziłem sobie kanapki. I wszelkiego rodzaju kanapki, jakieś takie wywoływały mnie, od razu uciekałem, że nie chciałem tego jeść. No ale to takie wczesne dzieciństwo. Ale podobno to była naprawdę duża trauma. Ty nie byłeś w stanie nawet siedzieć po kogoś, kto jadł kanapki. No, tak było ciekawe. W dzieciństwie. Ale teraz burgery słyszałem, wjeżdżają. Nie, no teraz to wjeżdżają takie kanapeczki od razu. Wiesz. Teraz jeszcze teraz, jak wagę robię, to... Dawaj. Dobrze, panowie, bo właśnie a propos jedzenia, to Patryk musi za 15 minut zjeść i to jest dla niego bardzo ważne, żeby dokładnie o 16 zjeść, więc mamy ostatnie 12 minut, dlatego kluczowo. Najpierw stały element programu, czyli po jednym pytaniu od waszych przeciwników do was. Najpierw dla Marcina Krakowiaka jest z nami Michał Pietrzak. Co prawda za pomocą elektroniki, ale jest z nami. Pytanie do Marcina. Cześć Marcin, mam pytanie dla ciebie. Kto był najsilniejszym rywalem, którym się zmierzyłeś? Pozdrawiam. To chyba nie bez powodu takie pytanie, bo ksywa zgniatacz. Chcę przejąć jego miejsce. Poczekaj, niech się zastanowię. No chyba Romanowski mimo wszystko. Myślę, no Strzelczyka też bym paradoksalnie dosyć wysoko sklasyfikował. A to chyba chodzi o najsilniejszym znaczeniem tak siłowo, aha, a nie najtrudniejszym rywalem. To siłowo na pewno Jarek Lech. Okay. Fizycznie. A to słyszałem o Jarku Lechu. Fakt faktem to też było w catchweightie chyba w półciężkie, bo to było 88 kilo, coś takiego. Ja wziąłem to na zastępstwo, ważąc 88. No, Jarek na pewno ważył więcej wtedy, ale czułem tą fizykę, że jest silnym chłopem po prostu, nie? Wymostował mnie tam chyba z dosiadu. Czułem, było czuć tą fizykę, nie? Aczkolwiek ja sam o sobie mam przekonanie i tak jak sparuję z innymi, no to, że jestem fizyczny, więc myślę, że pomocujemy się z Michałem. No, to czekam na te wymiany. Patryk, do ciebie pytanie od Daniela Tarkili, prosto z Mołdawii. Patryk, your choice. Striking or wrestling? Co mogę odpowiedzieć? Zapraszam wszędzie. Ja mogę się bić w stójce, mogę wywracać. A tak stricte, jakbyś powiedział, co wolisz, jako wiesz, nie, no, do oglądania to pewnie striking, a tak wolę, jak... wiesz co, uwielbiam miksować, uwielbiam bić, obalać, walczyć w parterze z ciosami, ale często zadaję sobie sam pytanie, co wolę robić, czy robić zapasy, czy stójkę. Naprawdę nie wiem, to jest takie kurcze, wydaje mi się, że gdzieś bliżej może w stronę stójki, ale jakbym robił samą stójkę, na pewno brakowałoby mi zapasów w parterze. Dobrze. I jeszcze mam jedno pytanie z czatu. Tylko nie wiem, czy zrozumiem, ale do ciebie, Marcin. Pytanie do topowego bukmachera polskiej, dalej. Krakowiaka. Jakby musiał, jeśli musiałbyś postawić wszystkie pieniądze, jakie masz, to wygrałby John Jones czy dorosły samiec goryla srebrno-grzbietnego w walce na śmierć i życie? Goryl, wiadomo. Też tak myślę, że to jest dość oczywista odpowiedź, ale ciekawe. No, zadałem to pytanie, bo mi się rzuciło w oczy, także mamy to załatwione. Panowie, bardzo wam dziękuję, to była wspaniała rozmowa. Czeka was teraz najfajniejszy element tego programu, czyli quiz z historii KSW. I będzie trudno, od razu mówię, ale nie musicie się obawiać, ponieważ tak jak zawsze podkreślamy, to są trudne pytania i to ma sprawdzać rzeczywiście taką dość dogłębną wiedzę. To są kartki dla was plus długopisy. Jeszcze bym, nasze flamasty, plus poprosiłbym jeszcze najpierw ranking quizu do tej pory, jak to wszystko wygląda. To jest zabawa, także nie musicie się stresować. A, zabawa. Nawet czasami przyznaję połówki punkta. O, proszę bardzo. Roman Szymański na czele. Właśnie dlatego, że poprosił 5,5 punktów, bo poprosił mnie, żebym mu dał pół, więc... Znaczy inaczej. Odpowiedział na pytanie w bardzo... Powiedział, że mamy 5,5 i tyle. No. Dałem połówkę. Ale dużo zawodników ma po 5 punktów. Możecie. Paweł Pawlak, nietrudny do zaskoczenia. Numer 1. Odbierz tabelę, Pawlak na czele. Także masz do przeskoczenia naprawdę nieduży pułap, jeśli chodzi o Octopus, także liczę na ciebie, Marcinie. Dobrze, panowie, pierwsze pytanie brzmi następująco.
Jeszcze nie brzmi. O, w której kategorii wagowej było najwięcej mistrzów w KSW? Przypominam, że to wszystko będzie dotyczyło wyłącznie KSW. Ile jest czasu na odpowiedź? Tak z 5 sekund, szczerze mówiąc. Inaczej, mamy 8 minut na cały, to okay, więc tak mniej więcej 40 sekund na pytanie. Mhm. Już? Mhm. To proszę pokazać do kamery wasze odpowiedzi, tutaj do tej. 77, no. Poproszę o odpowiedź. Otóż nie, to waga piórkowa. O kurczę. A widzicie, także na razie panowie po zero. Piórko. I od razu taki follow-up do tego pytania. Proszę bardzo, ilu mistrzów było w wadze piórkowej? W takim razie. A, to jest ważne, że nazwisk, no bo na przykład są zawodnicy, którzy byli na przykład najpierw mistrzem tymczasowym, potem głównym, albo było, mogło się powtarzać jakieś nazwisko, to liczymy po prostu stricte nazwisk, czyli ilu było mistrzów. Okay. Ale to nazwiskami odpowiadamy? Nie, czy... tylko liczbę. Tylko liczbę. To już by było naprawdę trudne, jakbym jeszcze nazwiska kazał. Co na mnie... Strzelam, pik. No, już wpisałeś? Tak. Patryk, to mogę zrobić tak, że możecie się o jednego pomylić. Czekaj sekundę, bo ja znam prawdopodobnie wszystkich, tylko nie chcę jakiegoś pominąć. No dobra, spróbujmy. No dawaj. Ja myślę, że 5. To pokażcie do kamery. 8, a Patryk 5. Poproszę o odpowiedź. 7. 7? Tak. Kto jeszcze? Sowiński... Nie, teraz to jak będziesz mnie to stało tak. Sowiński, Parnas, Gamrot, Kojke... Poczekaj, lecą do początku. Wrzosek. Sowiński, Kleber, Wrzosek, Parnas, Ruchała tymczasowy. A, ale nie wiedziałem, że tymczasowy... To no byś... mówiłem, że w nas... Kurde, jak mi się nie... Kto mi jeszcze... To bym miał 6 wtedy, jakbym wiedział, że tymczasowy. No, a kto jeszcze tymczasowy? A jeszcze Torres był. Torres? Kur. I jeszcze ktoś nam musiał uciec, bo 7 musi być. No, nie, no, z Ruchałą i Torresem jest 7, nie? A, z Ruchałą i Torresem jest 7. No, przepraszam, bardzo mi... Kurde, nie, skumałem z tym. Ale pozwoliłem się pomylić o jeden, już. Więc muszę dać Marcinowi jeden punkt. A, ja potrzebne. Tak też bym miał, gdyby, kurde, gdybym skumał o tym czasowym. No, to mogę ci dać pół punkta. No dobra, dawaj. Niech pół. Będzie, nie dawaj pół. Już rzeczywiście widziałem, że liczyłeś, no. Jak ja tłumaczyłem Marcinowi, że mogą być też tymczasowi. A ja nie usłyszałem tego. Dobrze, to dostajesz... Widzisz, to tak można dostać pół punktu właśnie. Będąc takim, tam kombinując. Trzecie pytanie, szanowni panowie. Kto był najmłodszym, ale polskim mistrzem w historii KSW? No bo najmłodszym był Salahdin Parnas, a tutaj chodzi tylko o zawodników z kraju nad Wisłą. Polskim. Poproszę o pokazanie do kamery. Robert Druchała, Borys Mańkowski. No i Patryk Kaczmarczyk. 23 lata, na prowadzenie. 24 chyba. A nie 23? Albo 23 może, ale wydaje mi się, że 24. Ruchała ma 25. Okay. Tak. A tam chyba jest kwestia kilku miesięcy, ale to wystarczy, żeby się zmieniło. Także... A 24? No dobra. Proszę bardzo, świetnie. Mamy w tym momencie 1,5 do 1. Pytanie numer 4. To pół sam. Kto jest autorem najszybszego nokautu w walkach mistrzowskich? To jest też bardzo ważne. Nie chodzi o wszystkie pojedynki, a jedno o te mistrzowskie. Poczekaj, kurczę, bo... Czy Juras walczył wtedy w walce mistrzowskiej? Juras nie walczył. Walki nie. O pas turniejowy i tak dalej się nie liczą. Nie liczy... Tylko mistrzowskie. Aha, no dobra, to chyba... Myślisz o tym, jak znokautował wysokim kopnięciem swojego rywala. 7 sekund. 7 sekund, ale to była walka chyba albo ćwierćfinałowa, albo półfinałowa. To turniej, ja to już nie oglądałem. Więc to się nie liczy. Wtedy. Także nie. Tylko ich wyłącznie chodzi o mistrzów regularnych KSW. No to chyba wiem. Ja nie wiem, Marcinie. Strzelam. Bardzo proszę. Poproszę o pokazanie do kamery. Mamet, a tutaj Różal. No, Marcin Różalski, 16 sekund, tak. Stadion Narodowy. Torresem, nie? Tak jest, to jest... Znaczy Torresem, Fernando. Rodriguez. Fernando, no, wiem. Ty, no czaj, teraz mi pomyliłeś. No dobra, nieważne. Brazol. Fernando, dokładnie. Patryk, kolejny punkt, Marcin 0, także jest 2,5 do 1. 2,5. I przechodzimy do... 2,5, proszę bardzo. Przechodzimy... To o nas. Ja jestem pół, a wy dwaj. Dobrze, kawa połówka. Przechodzimy do pytania numer 5, poproszę.
Ile walk w historii KSW zakończyło się przez dyskwalifikację? O ile można się pomylić? Właśnie się zastanawiam. 10. Wiecie co? A możecie się pomylić o 5. Mm. I to jest może podchwytliwe. Patrzę, czy ktoś na czacie zgaduje, ale na razie nie. To i tak jest strzał, bo za dużo było tych chyba takich. Tylko ile teraz powiedzieć, żeby było w okolicy tej liczby. No, Marcinie. Podoba mi się, jak spoglądasz tak na mnie z taką nadzieją, że coś tam zauważysz. Proszę bardzo, do kamery. 11, 10. Mówiłem, że ile się możecie pomylić? O 5. O 10. O 5. O 5. Poproszę o odpowiedź. Dwie. Tylko dwie. Oli Thompson z Włodarkiem. I druga mi uciekła teraz. Na pewno Oli Thompson z Włodarkiem na gali w Anglii. A bo dyskwalifikacja, to ja też tu myślałem o takich no contest i tak teraz dalej. Nie pamiętam, chyba Anzor też i co innego, nie? Kornik i Anzor. A, tam było to też. Była dyskwa albo no, tylko nie pamiętam, czy oni tego potem nie zmienili na no contest, ale tylko dwie były dyskwalifikacje, także no dalej. Jedźmy dalej. 2,5. Proszę bardzo, pytanie numer 6. Który europejski kraj miał najwięcej reprezentantów w KSW? Oczywiście poza Polską. No wiadomo, że Polska najwięcej. Z którego kraju... Europejski. Tak. Przypomnę, że Europa to ten kontynent, na którym się znajdujemy. Są tutaj różne kraje. I mogę wam znów podpowiedzieć, no, dawaj. Że z dwóch krajów było dokładnie tylu samo zawodników. I to możecie wskazać jeden z tych dwóch krajów. A jak wskażę dwa kraje i jeden będzie się zgadzał? To ci też zaliczę. Ja jestem... Mówiłem, to jest zabawa. Bułgaria. Chorwacja, Anglia. Proszę o odpowiedź. Chorwacja. I no nie... ale ja dałem dwa, no i nie wiem jak to teraz... Ja ci to pozwolę. Tak? W ogóle no, to jest... Anglia jest świetnym też strzałem, bo tylko jest 22 zawodników z tych dwóch krajów, a z Anglii 20. Aha. Więc bardzo blisko. No to tak, należy mi się tam. To się należy, tak. Marcin. Paweł Pawle. Przynajmniej jestem na równi. Dobrze, pytanie numer 6. W którym roku na gali KSW po raz pierwszy pojawiło się więcej niż 10 tysięcy widzów? Tylko o rok chodzi. Znów pozwolę się pomylić o 2 lata, no. Żeby było... No ja wiem chyba. Poproszę o wskazanie. 2009, 2010. No i teraz poproszę o odpowiedź. Znakomicie, 2010. Zróbmy tak, Patryk dostanie jeden punkt, bo pozwoliłem się o 2 lata, a ty dostaniesz 1,5 punktu, ponieważ trafiłeś idealnie. Może tak być? Dobrze. Myślałem, że na Pudzian Najman była dycha. Nie, bo to było na Torwarze i tam się nie mieści tyle. Aha. Jakby było, jeśli dobrze pamiętam, to było na Torwarze. A to jest pierwsza gala w Atlas Arenie. Pierwsza albo po prostu pierwsza tak duża, bo to po prostu warunkowało miejsce, gdzie się odbywała gala. Więc teraz muszę tylko szybko dodać, to jest 4,5 do 2,5. Tak. Pięknie. Poproszę o kolejne pytanie, numer 8. Kto był pierwszym mistrzem KSW w wadze półśredniej? No to jest tutaj dedykowane do Marcina Krakowiaka pytanie. Skoro było o piórkową, to teraz... Głupio, że nie wiem. Możesz tak, wiesz, na logikę. No w początkowych fazach tej kategorii nie było za wielu mistrzów, więc... Ja wiem. Ja wiem. Taki prymus w ogóle. Taki kujonek. Ja już mam. W szkole nie byłem, to chociaż tutaj, wiesz. Co odbiję. Zawsze w szkole ściągałem to. To wiesz. W ogóle to był mój drugi pomysł na quiz dla ciebie, żeby zrobić z historii, ale UFC i takich rzeczy. Tam powklejać mistrzów, bo Albert powiedział, że pewnie będziesz znał nawet takich starszych. Dobrze, no, poproszę o odpowiedzi. Aslambek Saidow, znakomicie. 5,5 do 3,5. No jest, teraz wsiadłeś na tego konia. Już lecisz do mety galopem. A ile jest pytań? 10. Okay. Panowie, pytanie numer 9. Starcie numer 9. Ile trwało najkrótsze panowanie mistrzowskie w historii KSW? Można się pomylić o 20 dni. O Jezu, dni mamy powiedzieć? A o ile można się... Dobra, o 20 dni się można pomylić. Ile trwało najkrótsze? Znów podpowiem, że to jest podchwytliwe pytanie. Kurde. Jak dobrze pogłówkujecie, okay. Powinniście dojść do idealnej liczby.
Nie wiem, czy już nie za dużo nie podpowiedziałem. A, tu jest... Ile dni mamy powiedzieć, tak? No sporo, w ogóle poprawnych odpowiedzi jest na... A propos tych krajów na przykład, na czacie. Coraz bardziej aktywny jest czat, podoba mi się. Dobrze. Marcin już ma. Nie, no ja kompletnie nie mam pojęcia. No napiszę jakąś taką liczbę po prostu. 200 dni? Ja myślę, że to było bardzo szybko i że to Różal pewnie zwakował. No i właśnie, poproszę o... A, że zwakowany. Jeden dzień. Marcin Różalski następnego dnia. W sumie tego samego dnia to chyba półtory punktu, tak? Nie, nie, no chyba się, ale się można było pomylić, to wiesz. No to ja celowo strzeliłem, żeby, ale wiedziałem kto, wiedziałem, że to było szybko, ale dałem margines błędu, proszę półtorej. Jak przyzwyczaiłeś do takich reguł, więc proszę. Dobrze. Ta. Siedzi bliżej, więc 5 punktów Marcin Gregowiak. Dobrze, coraz bardziej zabawowy jest ten quiz. Pytanie numer 10, ostatnie panowie. Ile trwała najdłuższa gala KSW? Można się pomylić o 20 minut. Liczymy tylko walki, to jest ważne, nie? Że to... A, że tylko walki. Nie całą galę, no bo tak to one trwają 4-5 godzin, tylko po prostu się tak walki. Strzelać. Walk jest przeważnie pomiędzy 8 a 11, podpowiem. Walki trwają maksymalnie po 15 minut, czasem 25, jeśli jest to starcie mistrzowskie. No jest 5,5 do 5. Tu się ważą losy bycia nawet liderem tego rankingu. No, to jest ciężkie pytanie. A chodzą słuchy, że ten, kto wygra, dostanie swój program w kanale sportowym. Tak? Aha. Dobra, podniosę trochę. No ja też tak strzeliłem trochę, nie wiem, czy nie... Czy czego można się pomylić? Okay. 20 minut. 155. O Jezu, w minutach podaliście, teraz ja muszę to przeliczyć. Poproszę o odpowiedź. 2 godziny 11 minut, czyli teraz tak, 100 minut to jest godzina 40. No, czyli 20 minut. A ty minut. 155? Czyli 125. To jest, czyli to jest 2.35. Czyli się zmieściłeś 20 minut. Zmieścił się, no. Czyli zmieściłeś, czy nie? Nie, chyba nie. Nie, chyba nie. 2 godziny 11 minut się nie zmieściłeś. No, bardzo mi przykro, ale w takim razie zostawiam, tym bardziej, że dzięki temu nie będzie nowego lidera, tylko będzie... Dobra, i ogólnie to szukałem, bo powiedziałem 155, a strzaiłem się, że ten to mówię 125 i liczyłeś do 120, a napisałem 155. Okej. Okay. Ale jeszcze źle oszukałeś. Ej, no bo teraz się pomyliłeś o 23 minuty, tak? 24, no. Niecałe. Nie no, jak napisałem 155. A, 125. A, okej. Okay. To no, 3 godziny, nie? Ale dobrze się przyznałeś. Panowie, dziękuję bardzo. Mam nadzieję, że się tak dobrze bawiliście jak ja. Cieszę się, że mogliśmy porozmawiać sobie trochę o takich tematach, które na co dzień gdzieś was pewnie nie dotyczą aż tak bardzo. Nie pytają was, znaczy dotyczą was bardzo, ale nie pytają was o to ludzie. Mam nadzieję, że i wy, szanowni państwo, się dowiedzieliście więcej o naszych znakomitych zawodnikach. Obaj! Zarówno Marcin Krakowiak, jak i Patryk Kaczmarczyk już 19 sierpnia w Nowym Sączu w Amfiteatrze zawalczą w Parku Strzeleckim, Amfiteatr Parku Strzeleckiego. Wyprzedana hala, nasza hala, amfiteatr, już w 95% zostało chyba 120 biletów, a mamy jeszcze prawie 4 tygodnie do gali, także na pewno będzie gorąca atmosfera, będzie cieplej niż ostatnio, bo ostatnio gala w październiku chyba w zeszłym roku była, jeśli dobrze pamiętam, i kurtki były potrzebne, tym razem mam nadzieję, że tak nie będzie. Jeszcze raz bardzo serdecznie dziękuję. Marcin Krakowiak. Dzięki wielkie. Patryk Kaczmarczyk. Dziękuję. Dominik Durniat, dobrze się z wami również dzisiaj, panowie, bawiłem i już możemy iść spokojnie zjeść, bo Patryk Kaczmarczyk musi pięć natychmiast minut stworzyć. Już jesteśmy 5 minut do tyłu. Do zobaczenia za tydzień. Hej.